Bardzo proszę wszystkich o zajmowanie miejsc, również fotoreporterów proszę o umożliwienie pracy. Witam Państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Na początku przepraszam za ten tryb bardzo krótki powiadomienia, ale sytuacja jest rzeczywiście bardzo dynamiczna. Musimy mieć pełną informację na temat tego, co dzieje się w ochronie zdrowia. Stąd witam serdecznie pana ministra i pana ministra Rukowicza i pana wiceministra Neumanna. Witam serdecznie. Witam również kierownictwo Narodowego Funduszu Zdrowia, pana prezesa Pakulskiego, panią prezes Kłos, ze współpracownikami. Witam serdecznie wszystkich zaproszonych gości. Temat jest tak ważny, tak interesujący, że również senatorowie nas zaszczycili. Witam serdecznie pana marszałka Stanisława Karczewskiego. Szanowni Państwo, witam oczywiście również pana senatora Bolesława Piechę, również i wszystkich Państwa członków komisji oraz wszystkich gości i przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym mamy do zrealizowania tylko jeden punkt porządku obrad. Rozpatrzenie informacji na temat bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia w kontekście wniosku ministra zdrowia o odwołanie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz i pozwu sądowego prezesa NFZ wobec ministra zdrowia. Niestety pani prezes nie jest obecna na dzisiejszym posiedzeniu komisji, ale przesłała list. Ja przed chwilą otrzymałem ten list. Za chwilę na początku komisji go Państwu odczytam. Jeszcze raz chciałem wyjaśnić ten tryb, powiedzmy, mając pewne wątpliwości regulaminowe, ale myślę, że co do jednego jesteśmy zgodni. Zdrowie, bezpieczeństwo pacjentów przede wszystkim i stąd bardzo dobrze, że mamy możliwość dzisiaj porozmawiać o tych tak ważnych dla wszystkich obywateli sprawach. Bardzo dobrze, że jest pan minister. Panie ministrze, mamy ogromny dyskomfort i niedosyt, jeżeli chodzi o informacje dotyczące tych zmian personalnych, tej dymisji, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych, bardzo pozytywnych ocen systemu EWUŚ, ale o tym będziemy za chwilę rozmawiać. Chciałem Państwa też poinformować, że osoby, które nie dotrą na posiedzenie komisji, ja to oczywiście ze względu na ten tryb, a nie inny powołania komisji uwzględnię, mając świadomość tej ekstraordynaryjnej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Czy są jakieś uwagi dotyczące porządku? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do... Bardzo proszę, pan przewodniczący Katulski. No ja jednak chciałbym dwa zdania powiedzieć na ten temat. Panie przewodniczący, ja bardzo dziękuję, że pan zwołał posiedzenie Komisji Sejmowej i Senackiej Zdrowia. Jestem zdziwiony tym po raz pierwszy. Bardzo miło mi rzeczywiście widzieć tu senatorów. Aczkolwiek nie mam żadnych wątpliwości, że potrzeba jest wyłącznie polityczna i ten cały pana wywód na temat tego, że my tu mamy rozmawiać o systemie ochrony zdrowia, oczywiście nie ma się nijak do rzeczywistości, bo przecież wiemy, że nie o to chodzi. Komisja Zdrowia, chciałbym przypomnieć, nie ma żadnych kompetencji co do tego, czy minister zdrowia może, czy nie może wnioskować o odwołanie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i chciałbym, żeby to było jasno wyartykułowane. My tu się spotkaliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że pan przewodniczący i pańskie ugrupowanie polityczne chce przed świętami urządzić na pewnego rodzaju chucpę i my niby mamy rozmawiać na temat reformy systemu ochrony zdrowia tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tylko tytułem wyjaśnienia. Posiedzenie jest w Komisji Sejmowej. Przyszli do nas senatorowie. To podkreśla wagę tej sprawy i zainteresowanie nie tylko opinii publicznej, ale również parlamentarzystów. Bardzo proszę, pani profesor Hrynkiewicz. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Ja chciałam wyrazić inne stanowisko niż pan poseł Katulski i chcę bardzo podziękować panu przewodniczącemu Latosowi, że zechciał zwołać w tym przedświątecznym okresie to posiedzenie i mam nadzieję, że będziemy rozmawiali o sytuacji pacjenta w tym stworzonym systemie zdrowia, bo on jest tam najważniejszy, a najtrudniej go tam odnaleźć.
i nie traktuję tego jako jakąś hucpę polityczną, ale jest mi naprawdę przykro, jeżeli pracując ponad 2 lata w Komisji Zdrowia muszę dowiadywać się o ważnych faktach związanych z funkcjonowaniem systemu z telewizji czy z prasy. Nie po to tu jestem, żebym po prostu czytała gazety, tylko żebym z pierwszej ręki mogła dowiedzieć się. I też dziękuję, że pan minister Arłukowicz zechciał nas dzisiaj zaszczycić swoją obecnością i mam nadzieję, że ta rozmowa będzie w najwyższym stopniu merytoryczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Joński. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, ponieważ Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej również zgłaszał ten wniosek, aby się odbyła w trybie pilnym nadzwyczajna komisja, abyśmy mogli usłyszeć od Pana Ministra, co chce zrobić z tymi długimi kolejkami, ponieważ słyszymy, że i to na konwencji Platformy, że Pan Premier po 6 latach dopiero teraz przebudził się i zauważył, że kolejki są. To chcemy dokładnie dowiedzieć się i to są bardzo ważne informacje, co minister chce zrobić, aby te kolejki w ciągu zaledwie 3 miesięcy skrócić. I dlaczego nie zrobił tego do tej pory? Zarówno rząd Platformy, jak i pan minister Arłukowicz. Więc wydaje się, że niezależnie od tego, czy w przyszłym tygodniu mamy święta, to chciałem podziękować panu przewodniczącemu w imieniu klubu SLD, że zwołał tą komisję i wydaje mi się, panie przewodniczący, że nie ma sensu już dyskutować nad samą procedurą, bo się wszyscy spotkaliśmy, tylko byśmy przeszli do meritum sprawy. Dziękuję. Dziękuję, zgadzam się z tym. Jeszcze należy podkreślić, że na temat służby zdrowia będziemy rozmawiać. Jest złożony wniosek o wotum nieufności wobec pana ministra Bartosza Arłukowicza przez klub Prawo i Sprawiedliwość. To będzie rozpatrywany już w styczniu, a teraz przechodzimy do procedowania. Zanim oddam głos panu ministrowi, pozwoli pan, panie ministrze, że przeczytam list pani prezes, który przed momentem wpłynął na moje ręce. Szanowny panie przewodniczący, serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze posiedzenie Komisji Zdrowia. Z uwagi jednakże na trwającą procedurę odwołania mnie ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, doceniając jednocześnie wagę i znaczenie komisji, uważam, że w tym momencie mój osobisty udział w posiedzeniu komisji byłby niestosowny. Stanowisko funduszu na posiedzeniu będą reprezentować pani Wiesława Anna Kłos, zastępca prezesa Funduszu do Spraw Finansowych i pan Marcin Pakulski, zastępca prezesa Funduszu do Spraw Medycznych. Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować panu przewodniczącemu i wszystkim członkom komisji za współpracę i stworzenie platformy do wymiany poglądów odnośnie systemu ochrony zdrowia i możliwości podejmowania działań ukierunkowanych na pacjentów. Korzystając z okazji, składam Państwu serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Z wyrazami szacunku, Agnieszka Pachciarz, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. To tyle w tej sprawie. Bardzo proszę, panie ministrze, oddaję panu głos. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni Państwo, ja bardzo doceniam to kolejne grudniowe zainteresowanie Komisji Zdrowia stanem ochrony systemu zdrowia w Polsce. Nawet się już trochę przyzwyczailiśmy do tego, że pan przewodniczący zawsze w grudniu w okolicach świąt, w okolicach Nowego Roku postanawia w sposób nagły, gwałtowny zainteresować się systemem ochrony zdrowia. Co prawda był na to cały rok, ale szanuję, doceniam. Chcę też podkreślić jasno, że tak przynajmniej mówi o tym prawo, że jak na razie kompetencje do powoływania i odwoływania prezesa NFZ-u ma premier i nie oczekuje w tej sprawie opinii Komisji Zdrowia, tylko Rady Funduszu. I wczoraj posiedzenie Rady Funduszu odbyło się w tej sprawie i wynikiem głosowania 6-1 Rada Funduszu poparła stanowisko ministra zdrowia w tej sprawie. W związku z tym, że pan przewodniczący w trybie pilnym i nagłym wezwał wszystkich członków Komisji Zdrowia na posiedzenie z powodu takiego, że coś nagle się stało. Więc panie przewodniczący, chciałbym uspokoić pana przewodniczącego i wszystkich państwa, że drugi rok z rzędu, odkąd pełnię funkcję ministra zdrowia, szpitale, jeśli pan przewodniczący pozwoli, bo to koledzy jakiś
Bardzo proszę, proszę kontynuować, panie ministrze. Więc drugi rok rzędu, może to państwa tak martwi, że szpitale zostały zakontraktowane w połowie grudnia, wszystkie. I 1 stycznia będą otwarte. Ja wiem, że państwo przyzwyczailiście się do tego, prowadząc swoje rządy, że w okolicach stycznia prowadziliście negocjacje ze szpitalami. My je prowadziliśmy w listopadzie i w grudniu. Po to właśnie, żeby pacjenci mogli czuć się bezpiecznie 1 stycznia. Ale rozumiem chęć wzbudzenia rokrocznie niepokoju wśród pacjentów i strachu, więc najpierw uspokoję pacjentów. Wszystkie szpitale w Polsce zostały zakontraktowane. W związku z tym pacjenci... Panie ministrze, ale to nie pan kontraktuje, tylko właśnie odwołana pani prezes i Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje szpitale, przypominam. Panie przewodniczący, jeśli moglibyśmy przyjąć formułę dyskusji taką, że będziemy wzajemnie wysłuchiwać się do końca, będę wdzięczny, choć rozumiem intencje. Więc panie przewodniczący, chcę pana także uspokoić, pana kolegów z PiS-u, że szpitale będą funkcjonowały bezpiecznie od 1 stycznia. Jeśli pan przewodniczący nie wie, a rozumiem, że nie wie, dlaczego złożyłem wniosek o odwołanie prezesa NFZ-u, to chciałbym pana poinformować, że złożyłem go dlatego, że prezes NFZ-u wystąpił między innymi do Komisji Zdrowia z wnioskiem o zmianę planu finansowego na rok 2013, związaną ze zwiększeniem się ilości osób nieuprawnionych do świadczeń medycznych. To bardzo skomplikowane słowa, więc postaram się to wytłumaczyć prościej, po to, żebyście państwo mogli to zrozumieć. Wszyscy pacjenci, którzy zgłosili się po poradę lekarską, z tej porady skorzystali. Prezes NFZ-u zwrócił się do Komisji Zdrowia o zmianę planu finansowego o blisko 1 mld zł, dlatego, iż toczy spór kompetencyjny o to, kto powinien sfinansować pewne rodzaje świadczeń medycznych. W związku z tym, że system EWUŚ tworzony był dla pacjenta, po to, żeby pacjent, wchodząc do lekarza, nie musiał legitymować się zaświadczeniami, oświadczeniami, dokumentami, żeby nie był wyganiany z rejestracji w przychodni po to, żeby przybić pieczątkę w zakładzie pracy, tylko żeby mógł pokazać dowód osobisty i z tej porady lekarskiej skorzystać. I to się stało. Przez lata tego nie było, a to się stało. I pacjent dzisiaj wchodzi do lekarza na podstawie dowodu osobistego. I nie jest także rolą pacjenta. I tu powstała linia rozbieżnej opinii w tej sprawie z NFZ-em. Nie jest rolą pacjenta udowadnianie tego, że ma uprawnienia czy nie, tylko rolą NFZ jest weryfikowanie, czy pacjent jest uprawniony czy nie. To nie pacjent ma udowadniać systemowi, to system ma spełniać swoje zadania. I będę pilnował tego bardzo precyzyjnie, żeby sytuacja, w której system każe pacjentowi udowadniać to, że ma prawo skorzystać z opieki medycznej, żeby takie zjawiska nie miały miejsca. Po to między innymi system EWUŚ powstał. W związku z tym, że część pacjentów w systemie EWUŚ zostaje wykazywana jako pacjenci nieuprawnieni do świadczeń medycznych, NFZ ma obowiązek weryfikować, gdzie powstał błąd. Czy błąd powstał w administracji publicznej, czy przez niedopatrzenie urzędnika, czy błąd choćby w numerze PESEL. Ale to zadaniem NFZ-u jest wyjaśnienie tych spraw, a nie jest zadaniem NFZ-u wyciąganie ręki po środki publiczne nasze wspólne, po pieniądze pacjenta. I do momentu, w którym NFZ do końca precyzyjnie, do ostatniego pacjenta nie zweryfikuje tych uprawnień, minister zdrowia nie będzie występował do ministra finansów o zmianę planu finansowego. Dlatego, że ten system ma ułatwić życie pacjentowi, a nie stworzyć narzędzie do dopływu kolejnego strumienia środków finansowych dla aparatu urzędniczego. Stąd, zgodnie ze swoimi kompetencjami, panie przewodniczący, pilnując bardzo dokładnie procedury, po zakończeniu kontraktowania szpitali, po to, aby właśnie pacjent w tym wszystkim był bezpieczny, złożyłem wniosek do pana premiera o odwołanie szefa NFZ-u i nie widzę w tym nic nadzwyczajnego.
Nie wiem, jaka rola ma w tym być jakby w dyskusji politycznej, bo chyba taki aspekt jest dzisiaj głównym aspektem. No nie można wezwać dzisiaj ministra zdrowia, bo szpitale zamknięte. No nie można, bo otwarte. Nie można wezwać ministra zdrowia, bo przychodnie zamknięte. No nie, otwarte. No to wezwiemy go z innego powodu. Jak każdego grudnia. Przyzwyczailiśmy się do tego. Ale niezależnie od tego, jak często i jak szybko będzie pan nas zwołał na Komisję Zdrowia, zapraszam. Polecam się także w przyszłości. Panie przewodniczący, polecam się, niech pan i pana koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zainteresują się tym systemem. Bo jak na razie słyszę właśnie nic innego. Taki chocholi grudniowy taniec, który pokazujecie każdego grudnia w telewizji. Naprawdę pacjenci się już odzwyczaili od waszych czasów, że w styczniu boimy się, czy szpitale się otworzą. Naprawdę pacjenci już zapomnieli i chcą zapomnieć o lekarzach w kamaszach. Pielęgniarki też już nie chcą pamiętać tego, jak zamknęliście je w kancelarii premiera. Ja rozumiem, że ta dyskusja toczyć się musi. Jestem do pana dyspozycji, panie przewodniczący. Złożyłem wniosek prezesa NFZ-u o odwołanie prezesa NFZ-u zgodnie ze swoją kompetencją i jak na razie ta kompetencja pozostaje w rękach ministra zdrowia i premiera i na szczęście nie pozostaje w rękach PiS-u. Jestem do pana dyspozycji. Dziękuję panie ministrze. Oczywiście nikt panu nie odbiera kompetencji i tego, że ma pan prawo, czy nie ma pan prawo odwoływać, składać wniosek o odwołanie prezesa NFZ-u, czy też nie. Natomiast chcę panu przypomnieć parę rzeczy. Po pierwsze, panie ministrze, tak się składa, że każdorazowo, co dwa tygodnie, bo co dwa tygodnie mamy posiedzenia komisji, najrzadziej co dwa tygodnie i to przynajmniej dwa posiedzenia komisji. Każdorazowo jest pan zaproszony na posiedzenia komisji. Bardzo rzadko pan przychodzi. Naprawdę skrajnie rzadko pan przychodzi. Rozumiem, że to się zmieni, ale też znowu powtórzę, każdego grudnia pan zapewnia, że pan będzie przychodzi, że pan jest do dyspozycji, a później cisza, nie ma pana. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak jak już powiedziałem, panie ministrze, kwestia kontraktowania to jest kompetencja Narodowego Funduszu Zdrowia, właśnie tej odwołanej pani prezes, więc niech się pan zdecyduje. No, pan nadzoruje, czy to prezes kontraktował, czy pan kontraktował. Mówi pan, że pan kontraktował. A z kolei w drugą stronę, system EWUŚ, panie ministrze, to nie jest coś, za co bierze odpowiedzialność prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, bo on tylko weryfikuje początkowo, natomiast dalej ta weryfikacja odbywa się chociażby w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tam się weryfikuje, czy ktoś jest ubezpieczony, czy nie. Dodatkowo przypominam sobie pana chwalenie tego systemu i pan za to brał chętnie odpowiedzialność i zresztą należy się panu ta odpowiedzialność, podobnie jak i ministrowi Boniemu, już niefunkcjonującemu w rządzie, który chwalił się systemem EWUŚ i jego znakomitym działaniem. A więc, panie ministrze, my mówimy o pewnych kompetencjach. Pan powołał się na pewne kompetencje pani prezes, natomiast umywa ręce od odpowiedzialności innej, właśnie za weryfikację tego, co wychodzi z tegoż systemu. I wie pan, ja też doskonale wiem, jak ten system działa. Nie tylko, że byłem krytyczny i pytałem parokrotnie już na ten temat również pana, ministra Neumanna, ale były też sygnały pierwsze już chociażby z czerwca i później z sierpnia tego roku, kiedy był przyjmowany plan na rok przyszły. I tak się składa, panie ministrze, że niestety państwo przespaliście znowu kolejnych parę miesięcy. Jeżeli ten system, jak pan mówi, nie do końca funkcjonuje, no trzeba pewne weryfikować, pewne osoby, czy które są jednak ubezpieczone, to ile to trwa, panie ministrze? Ile pana zdaniem to trwa? Dwa tygodnie? Miesiąc? Czy może nieco dłużej? Niech pan odpowie na to pytanie. Ja rozumiałbym pańskie wątpliwości dotyczące pacjentów wykazanych jako nieubezpieczeni z żądaniem zapłaty za nie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdyby to chodziło o listopad. Tak, rozumiałbym to. Może o październik. A co z tymi pacjentami od początku roku? Pan nie powiedział, jak była dyskusja na ten temat, przy okazji wniosku, że no tak, pierwsze pół roku mamy rozliczone, możemy uznać te dane, które wykazał NFZ, natomiast mamy wątpliwości co do końcówki roku. Nie. Była sytuacja zerojedynkowa. I muszę panu powiedzieć, że to pani prezes w tej akurat sprawie, bo my mamy różne inne wątpliwości i zastrzeżenia, ale w tej akurat konkretnej
sprawie stała po stronie prawa, stała po stronie ustawy, tego, o czym pan mówi, do czego zobowiązuje panią prezes właśnie ustawa o świadczeniach zdrowotnych, wreszcie stała po stronie pacjentów. Ten miliard złotych, panie ministrze, a nawet gdyby pan zweryfikował, mniejsza kwota, ten miliard złotych mógłby pomóc polskim pacjentom w grudniu. Niech pan zapyta tych, którzy stoją w kolejce do rehabilitacji, tych, którzy stoją w kolejce do rezonansu magnetycznego, tych, którzy stoją w kolejce do innych procedur specjalistycznych, to oni panu powiedzą, jaka jest sytuacja i co by było można zrobić, gdyby te pieniądze wpłynęły w tym roku. Powiem więcej, będziemy mieli problem również w roku przyszłym. Była poprawka Prawa i Sprawiedliwości do budżetu. Państwo tą poprawkę odrzuciliście. Za rok znowu powiecie, i to mówię dzisiaj głośno na posiedzeniu komisji, znowu za rok powiecie, że pieniędzy w systemie nie ma, że pieniędzy w budżecie nie ma, że ich nie przekażecie. Te pieniądze mogły pomóc, panie ministrze, polskim pacjentom, o których się pan tak bardzo martwi. Te 2 miliardy, miliard w tym roku i miliard w przyszłym roku, to były dla polskich pacjentów, nie dla urzędników, panie ministrze, nie dla urzędników. Oni swoje pensje i tak odbierają i odbiorą. Dla polskich pacjentów. Pan nie chciał wystąpić w obronie polskich pacjentów w tej sprawie. I my musimy wiedzieć, panie ministrze, jaki jest pana pomysł na naprawę systemu, czego pan będzie oczekiwał od NFZ-u. Czy będzie pan przestrzegał ustawę, bo jak widać nie przestrzega pan ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Wreszcie, na czym polega ta cudowna naprawa, którą chce pan wdrożyć w ciągu tych pierwszych 3 miesięcy przyszłego roku? Co się takiego zmieni w systemie, że on zacznie funkcjonować, że kolejki się skrócą? My to wszystko chcemy wiedzieć, panie ministrze. My nie chcemy za tydzień czy za dwa dowiedzieć się o kolejnej dymisji, a później może za miesiąc o kolejnej dymisji i w ten sposób odcinanie kolejnych osób i zrzucanie odpowiedzialności dzisiaj na prezes Pachciarz, jutro może na któregoś z wiceprezesów, pojutrze na może konsultanta krajowego, a za miesiąc być może na któregoś z wiceministrów. Niech pan odpowie na te pytania, panie ministrze. Myślę, że będzie pora na debatę w tej sprawie. Widzę już kolejne zgłoszenia, także myślę, że nie zrozumieliśmy się, powiem tak najłagodniej, nie zrozumieliśmy się, panie ministrze, a pana wypowiedź jest co najmniej pokrętna i nie na temat. Bardzo proszę, pan przewodniczący Hoc. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie ministrze, Wysoka Komisjo, panie ministrze, jeśli pan o chocholim grudniowym tańcu i straszeniem PiS-em, to na wstępie taka luźna refleksja. Niedawno, kilkanaście dni temu, bodajże w Wiadomościach Głównych, poinformowano, że powraca latający cyrk Monty Pythona i ministerstwo jest reaktywacja Ministerstwa Dziwnych Kroków. Któż by pomyślał, że pan jest aż takim entuzjastą kabaretu absurdu? A już troszeczkę poważniej i szacunkiem dla pracowników ministerstwa, to proszę zwrócić uwagę, że nie użyłem oryginalnego tłumaczenia ministerstwa. Dziwnych kroków. Proszę państwa, jest tak, że w medycynie dominuje albo obowiązuje podstawowa zasada, dewiza wręcz. Każdy, kto ma styczność z medycyną, a nawet nie, bo widzę tutaj też pana Adama Sandauera, mówi zawsze, że primum non nocere, przede wszystkim nie szkodzić. Pan, panie ministrze, szkodzi medycynie, szkodzi polskiej ochronie zdrowia. Pana początkowo nic nie robienie, To jeszcze było źle, ale jak już pan wyszedł z tego ukrycia, to jeszcze bardziej pan rozrabia. Poszedł pan na łowy praktycznie, tak jak z pana Tadeusza. A więc głupi niedźwiedziu, gdybyś siedział w mateczniku, siedział, nigdy by się wojsko o tobie nie dowiedział. Proszę państwa, ale tak, to jest tak, że my teraz absolutnie nic nie dowiedzieliśmy się z mowy pana ministra, nic nie dowiedzieliśmy konkretnie o kolejkach, czy zostaną one zlikwidowane albo zmniejszone, czy dostępność zostanie zwiększona. Co pan powiedział panu 150 tysiącom pacjentom, którzy czekają na wszczepienie do protezy, 400 tysiącom, którzy czekają na wszczepienie zaćmy, soczewki w zaćmach. Co pan powie na 450 tysięcy, którzy czekają w kolejce na rehabilitację? Jest coś takiego, że Platforma Obywatelska albo Platforma Nie Wiedzieć Dlaczego Obywatelska cały czas
promowała takie rozwiązanie, że niewidzialna ręka wolnego rynku rozwiąże sytuację, naprawi wszystko. Tam, gdzie będzie pieniądz, to wszystko będzie naprawione. Tymczasem dowiadujemy się teraz, że jeszcze nie zdążyliście zarobić tych pieniędzy, a już się kłócicie o pieniądze. Ten spór jest o pieniądze. To jest wojna o pieniądze, których jeszcze praktycznie nie zobaczyliśmy. Gdzie jest decentralizacja, którą pan minister zapowiadał? Gdzie jest agencja taryfikacji czy oceny świadczeń gwarantowanych? Gdzie jest jakakolwiek decyzja i strategia podana, koncepcja, plan jakiś? Nie ma. To, że panu się udało teraz i udało się zakontaktować umowy tylko dlatego, że stworzyliście na bardzo szybki czas aneksowanie umów, a więc przedłużenie tych umów, a więc petryfikowanie tych zmian, które są złymi zmianami. To nie znaczy, że pan będzie cały czas uspokajał. Nie ma pan uspokajać kolegów z PiS-u, tylko ma pan uspokajać pacjentów, polskich obywateli, których jest zagwarantowane równy dostęp i bezpieczeństwo zdrowotne. Także na koniec oczywiście jedna tylko uwaga. Mówił pan o EWUS-u, systemie dla pacjentów. Zwrócę uwagę, że EWUS to jest elektroniczna weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców. Zlikwidował już pan pojęcie pacjentów. Jest świadczeniobiorca, jest procedura. Procedura króluje w dzisiejszej medycynie, a nie pacjent. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani poseł Zalewska. Dziękuję bardzo Państwo Przewodniczący, Wysoka Komisjo, Panie Ministrze, Szanowni Goście. Ja rzeczywiście o kilku sprawach i chciałabym poważnej odpowiedzi i merytorycznej odpowiedzi, ale najpierw wyjaśnienie. Chcę panu ministrowi zwrócić uwagę, że zainteresowanie wzbudził pan minister, a nie Komisja Zdrowia wymyśliła, żeby przed świętami dyskutować na temat funkcjonowania służby zdrowia. Zdaje się, że pan minister, nie bacząc, że jest okres świąteczny, wprost po Radzie Krajowej Platformy Obywatelskiej, sprzedając stres, zwolnił kogokolwiek, kogo można ewentualnie wskazać za wydłużające się kolejki. Więc bardzo proszę, żeby pan minister tak arogancko nie oceniał Komisji Zdrowia i żeby rzeczywiście skoncentrował się na tym, o czym chcemy porozmawiać, dlatego że pan minister, zdaje się, jest drugi albo trzeci raz na posiedzeniu komisji. Mogę mylić się o jedną komisję. W związku z tym, szczerze mówiąc, nie wierzę w pana deklarację. Jestem do dyspozycji, polecam się, jestem gotowy, chcę dyskutować. Bo my z panem ministrem chcemy dyskutować na każdej Komisji Zdrowia, ale nie jest nam dane w żaden sposób z panem ministrem rozmawiać. A kiedy pan przychodzi, zachowuje się pan jak dzisiaj. Raczej politykując i wskazując, że wszystko ma aspekt hucpy politycznej. Zdrowie Polaków jest apolityczne, panie ministrze, i chciałabym, żeby pan minister się do tego przyzwyczaił. Jednocześnie wskazuje pan, że to nie kompetencja pana ministra, że to kompetencja pana premiera, że co Komisji Zdrowia do tego, kogo on widzi na stanowisku prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Rzeczywiście tak można strywializować każdy problem dotyczący funkcjonowania systemu, ale jednocześnie pan minister nie wspomniał, natomiast był taki komunikat wczoraj po posiedzeniu Rady Funduszu, że owszem, Rada Funduszu, która jest w określony sposób ukształtowana, zgodziła się na dymisję czy odwołanie pani prezes, ale uwaga, zażądała kontynuacji działań, które podjęła pani prezes. I to jest moje pierwsze pytanie, dlatego że jest ono związane też z drugim, mianowicie chciałabym znać treść wniosku. Nie opowieść pana ministra, która właściwie jest opowieścią tak naprawdę jednozdaniową, a obudowaną bliżej nieokreślonymi określeniami. W związku z tym proszę o treść wniosku pana ministra, a jednocześnie o informację, która byłaby
wyczerpującą informacją z posiedzenia Rady Funduszu, jakich to działań, czy jakie działania chce kontynuować kolejny pełniący obowiązki prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Kolejne pytanie to proszę, żeby pan minister odpowiedział, w jaki sposób jest umówiony z pełniącym obowiązki, czy dalej będziecie państwo dyskutować w sądzie administracyjnym na temat ewentualnych roszczeń Narodowego Funduszu Zdrowia, czy też pan pełniący obowiązki otrzymał polecenie wycofania tego wniosku. Ja ze zdziwieniem słucham tego, w jaki sposób pan minister mówi o Narodowym Funduszu Zdrowia. Przypominam, że są pan minister i Narodowy Fundusz Zdrowia, no, teoretycznie i w praktyce dwa niezależne organy, ale przecież współodpowiadające za system ochrony zdrowia. Pan wypowiada się o Narodowym Funduszu Zdrowia jako o aparacie urzędniczym. To co pan przez dwa lata zrobił, żeby to nie był aparat urzędniczy, ale żeby to rzeczywiście był przejrzysty, jednoznaczny, pana ulubione słowo, klarowny urząd, z którego rzeczywiście wynikałoby, w jaki sposób traktuje się tych, którzy starają się o kontrakty, a co w przełożeniu oczywiście ma służyć pacjentowi. W związku z tym również kolejne pytania, będę je powtarzała, jeżeli pan minister nie wszystkie notuje, bo z tych wypowiedzi wynika, że są to po prostu darmozjady urzędnicy w Narodowym Funduszu Zdrowia. W związku z tym pytanie, co z likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia, panie ministrze, zapowiadaną, no już dosyć dawno temu, być może ma pan chociaż plan, może mapę drogową, jak też pan lubi o tym mówić, to gdyby był pan tak uprzejmy, dzisiaj korzystając z okazji, prawda, mógłby pan kilka zdań na ten temat powiedzieć, bo być może spotkamy się znowu za pół roku, czego nie życzę ani sobie, ani panu ministrowi, ani pacjentom. I ostatnie pytania związane z tym, co są przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, to aż się prosi, żeby skorzystać z tej informacji. Była zapowiedź o zwiększeniu środków na rehabilitację, w tym na rehabilitację dzieci. Bardzo proszę o informację, o ile i gdzie, dlatego że ja zapytałam dyrektorów na Dolnym Śląsku, w swoich kontraktach czegoś takiego nie widzą, więc bardzo proszę, jakiego województwa to dotyczy, czy jakiego rodzaju rehabilitacji. Również podobna informacja na konferencji pani prezes odwołanej już była taka, że zwiększone są środki na okulistykę. Również w kilku miejscach pytałam, jest to nieprawda, jest zdecydowana obniżka w kontraktach, więc chcę wiedzieć, jaki to procent, jakie to pieniądze i w których województwach. I kończąc, panie ministrze, państwo przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, kontraktowania, właściwie aneksowanie odbyło się przy bezwzględnym reżimie Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak naprawdę nie było pola do jakiejkolwiek dyskusji. Była krótka informacja. Jak się nie godzicie, to nie podpisujcie. Za kilka miesięcy będą konkursy. Nikt z niczym i o niczym nie dyskutował. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni państwo, jest bardzo dużo zgłoszeń do pytań i jeszcze dodatkowo są też zaproszeni goście, którzy też sygnalizowali, że będą chcieli pytać, więc ja bardzo państwa proszę o skracanie wypowiedzi. Ja wiem, że tematów jest wiele, wszystko jest bardzo ważne, tylko jednak, żeby starać się dyscyplinować. Bardzo proszę, pan marszałek Karczewski. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie ministrze.
Ja muszę się jednak króciutko odnieść do tego, o czym mówił pan minister na początku w tej swojej... Panie przewodniczący, ale posłowie mają na Komisji Zdrowia jednak prawo do tego, żeby zabierać głos. Proszę pozwolić, że ja decyduję. Zaraz udzielać będę kolejnym osobom głos. Proszę uprzejmie, proszę kontynuować, panie marszałku. Jeśli pani przewodnicząca pozwoli, to zadam to pytanie, a później będę śledził dalszą debatę gdzie indziej, dlatego że spieszę się na dyżur. Jadę, bo pan minister twierdzi, że my nie interesujemy się zdrowiem. Panie ministrze, my się bardzo. Prawo i Sprawiedliwość bardzo interesuje się zdrowiem i właściwie dzięki naszej inicjatywie i dzięki złożeniu wniosku o odwołanie pana ministra wzbudziliśmy debatę i na waszym kongresie, i dziś, i jutro. I bardzo się z tego powodu cieszę, bo to dobrze, że zaczęliśmy rozmawiać, bo ten dialog o rozmowę, o wymianę opinii było bardzo trudno. Ale nie mogę sobie pozwolić, panie ministrze, żeby nie odnieść się do tego, co pan powiedział. Kto zamknął pielęgniarki w Urzędzie Rady Ministrów? Nigdy tak nie było. Niech pan tego nie używa, panie ministrze, takiego określenia. Pielęgniarki przyszły i nie chciały wyjść. Tak było, panie ministrze, i pan doskonale o tym wie. Proszę nie wprowadzać ludzi w błąd i proszę nie używać chwytów politycznych. Bo jednym z chwytów politycznych to było w pana wystąpieniu, liczyłem to dokładnie, nagły, pilna komisja. Nie, pan nagle się obudził, bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że my wywołaliśmy pana do tablicy, że pan jest z nami. Bardzo się cieszę. Natomiast, panie ministrze, no dziwię się, bo ja dwa dni temu słuchałem, bardzo dokładnie słuchałem i pana konferencji prasowej i konferencji prasowej pani prezesa Agnieszki Pachciarz i właściwie odniosłem wrażenie, że mamy dwie zielone wyspy. To Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. W Ministerstwie Zdrowia jest dobrze i w Narodowym Funduszu Zdrowia jest dobrze. Natomiast, panie ministrze, ja spotykam się z pacjentami. Jeżdżę do prowincjonalnych szpitali psychiatrycznych. Jeżdżę do prowincjonalnych przychodni. Ludzie czekają, ludzie nie doczekują się często w kolejce. Szpitale się dalej zadłużają. Nie ma pan pomysłu na zdrowie. Ale ja już nie będę o tym mówił. Chcę tylko, żeby pan odpowiedział mi na pytanie jedno, jeśli pan pozwoli. Czy pan, to pytanie do nowego pana prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, czy pan wycofa ten wniosek, który został złożony i pozew pani prezes Agnieszki Pachciarz? Myślę, że nie, bo byłoby dobrze, żeby sąd do tego się odniósł. I pytanie do pana ministra, jeśli sąd uzna rację pani prezes Agnieszki Pachciarz, to czy pan minister przywróci panią Agnieszkę Pachciarz na stanowisko? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Natomiast powiem jeszcze panu posłowi ostatnie. Bardzo chcę się dostosować do pana prośby, panie przewodniczący. Powiem panu Katulskiemu, panu przewodniczącemu. Panie pośle. Raczej ja bardzo bym prosił, panie marszałku, nie wchodzić w polemiki. Naprawdę, bardzo bym prosił. Nie wchodźmy w polemiki. Nie, ale ja nie chcę wchodzić w polemikę, ale chcę przypomnieć, kto... Panie senatorze, pan tutaj jest gościem. Dobrze, to jeżeli szanowni państwo, że już starczy, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, uporządkuję pewną sprawę. Po pierwsze, proszę rzeczywiście, zgłoszeń jest naprawdę bardzo dużo. W pierwszej kolejności dam głos posłom, następnie zaproszonym gościom. Bardzo proszę, pan poseł Joński. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ja nie o kontrakty, ale o kolejki do lekarzy specjalistów. Ponieważ słyszymy z ust pana premiera Donalda Tuska, że teraz pan w 100% odpowiada za ochronę zdrowia. Pytanie, w ilu procentach pan do tej pory odpowiadał. Ale skoro tak, to dwa pytania konkretne, panie ministrze. Jak pan chce w ciągu 3 miesięcy skrócić kolejki, skoro przez 6 lat Platformie się to nie udało, a panu przez 2 lata? To po pierwsze. A po drugie, co pan zrobi, jeśli 31 marca się panu to nie uda zrobić? Czy pan złoży rezygnację z funkcji ministra zdrowia? Konkretne pytanie. Tak czy nie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani poseł Hrynkiewicz. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo, ja jednak proszę pana ministra, żebyśmy wrócili do rozpatrzenia sytuacji pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Bardzo ważne są oczywiście kontrakty, procedury, podmioty lecznicze, tylko spróbujmy się zastanowić, gdzie jest pacjent. Jaka jest sytuacja pacjenta, który na oddziale neurologiczno-chirurgicznym czeka dzisiaj 82 dni na zabieg. Na operację zaćmy
w 2010 roku czekał tylko 344 dni, a w roku 2012 411. Na operację stawu biodrowego czekał 379 dni, teraz 446. To są dane z raportu Najwyższej Izby Kontroli o wykonaniu budżetu Narodowego Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w roku 2012, opublikowane w październiku tego roku. Więc panie ministrze, wróćmy do tej sprawy i chciałabym się pana zapytać, jaka jest odpowiedzialność i czyja odpowiedzialność za to, że przez 3 lata na przykład prowadzi się różnego rodzaju diagnozy. Teczka puchnie, koszty rosną, a potem cała ta teczka przychodzi do mnie. I ta teczka dotyczy po prostu ciężkiej choroby dziecka. Mnóstwo osób leczyło. Ile to kosztowało? Czy ktoś to kiedyś policzył? Jaka jest sytuacja pacjenta, który dowiaduje się u jednego lekarza, że to badanie, które jest robione, to jest tylko połowiczne i że właściwie zrobienie tego badania, które trwało pół roku, nic nie jest warte, bo trzeba zrobić drugą część tego badania, żeby podjąć jakiekolwiek leczenie. Kto to wszystko wymyślił? To przecież pan za to odpowiada, bo pan po prostu te procedury czyta. Pan je rozumie i niech pan nie zrzuca na urzędników, którzy to piszą. A swoją drogą, czemu pan zatrudnia urzędników, którzy nie są przygotowani do takiej pracy? I teraz króciutko chciałam się odnieść do tego systemu EWUŚ, do którego ma pan taką pretensję. To jest w ogóle od początku do końca wszystko bez sensu, ponieważ trzeba wyjaśnić, jaką moc ma artykuł 68. A potem po prostu sądzić się. Właśnie chcę zapytać, co państwo zrobiliście z tym zaskarżeniem pani Pachciarz przez wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaje się, wycofaliście, ale nie mam tego potwierdzenia. Są w budżecie NFZ-u pieniądze na to, żeby się sądzić z podmiotami leczniczymi, jak je nazywacie, bo zniknął już lekarz, jest podmiot leczniczy. I chcę powiedzieć, że naprawdę to, co dzisiaj obserwujemy, jest po prostu dramatem. Ja pana zapraszam Chałubińskiego niedaleko, niech pan po drodze tam zajrzy, gdzie wzywa się ludzi po wylewach, ludzi, którzy czekają na wózek inwalidzki, żeby oni przyszli tam sami potwierdzić, że oni są ubezpieczeni. To po co panu jakiś EWUŚ? Co to w ogóle znaczy? Niech pan może zajrzy, jak będzie pan miał chwilę czasu, na Ursynów, do Instytutu Onkologii i dowie się pan, jak wygląda droga przez mękę ludzi ciężko chorych na choroby nowotworowe. To wszystko, mam nadzieję, że zechce pan nam wyjaśnić. I żeby to skończyć, chciałam pana zapytać, jakie są skutki prywatyzacji? Wczoraj dostałam list od zarządcy szpitala Euromedic w Katowicach, z którym nie zawarto kontraktu, ponieważ jest to szpital prywatny. Czy o to chodzi? Jeżeli prywatyzujecie szpitale publiczne, a nie chcecie ze szpitalami prywatnymi zawierać kontraktów, to o co chodzi? Jaki jest stan tych szpitali po forsownie prowadzonej od paru lat prywatyzacji przez Platformę Obywatelską? I jeszcze taka uwaga, której nie powinnam wypowiadać, ale jednak po pana wystąpieniu wypowiem. Jest pan po prostu słabym politykiem. Może jest pan lepszym lekarzem, więc niech pan się zajmie tym, co należy do lekarza. Gdyby pan był dobrym politykiem, to nie sądziłby się pan z panią Pachciarz, z panią Gronkiewicz-Waltz po prostu i nie chodziłby pan po prośbie, tylko po prostu byłby sporządzony rejestr, kto ile i za co ma zapłacić, a nie włóczyć się po sądach ze szpitalami, z lekarzami, z własnymi pracownikami i kolegami z własnej partii. Dziękuję bardzo. Proszę, pan poseł Piątkowski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, słuchając wystąpienia pana ministra, można by skrócić w dwóch zdaniach. Po pierwsze, jest wspaniale i wszyscy pacjenci są zadowoleni. I po drugie, Polacy nic się nie chciało, standardowo odwołałem szefa NFZ-u. No bo tak nic się nie stało.
bo tak można by uznać działania pana ministra, który odwołuje człowieka, który zarządza przecież instytucją odpowiedzialnego za finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce i pan minister uważa, że odwołanie szefa takiej instytucji niczego nie oznacza, niczego nie zmienia, nie jest powodem do pytań o to, co się dzieje w polskiej ochronie zdrowia i w polskim systemie z tym związanym. A przecież problem, o którym w tej chwili, z którego w tej chwili powodu rozmawiamy, istnieje od wielu miesięcy. Pan minister Neumann na posiedzenia komisji mówił wyraźnie, że od wielu miesięcy nie są zatwierdzane sprawozdania NFZ-u, nie są przyjmowane, ponieważ elementem, który budzi wątpliwości praktycznie od początku roku, jest właśnie sprawa płacenia za pacjentów nieubezpieczonych wykazywanych przez EWUŚ. Dlaczego więc dopiero dzisiaj, panie ministrze, obudził się pan i dopiero dziś próbuje ten problem rozwiązać poprzez dymisję szefa i zmuszenia tak naprawdę NFZ-u do rezygnacji z uzyskania pieniędzy z budżetu na leczenie pacjentów. Bo przecież spór dotyczy prawie miliarda złotych, nie tylko w roku 2013, ale i także w roku 2014. Ten prawie miliard złotych może oznaczać z punktu widzenia pacjenta zdecydowanie większą dostępność do porad specjalistycznych, do leczenia szpitalnego i odbierając te pieniądze NFZ-owi tak naprawdę doprowadza pan do wydłużenia kolejek. Czy to jest pański sposób na to, żeby polepszyć sytuację pacjenta w polskim systemie zdrowia? Zabranie kolejnego miliarda złotych NFZ-owi, który powinien płacić za to szpitalom i lekarzom. Drugi element, o którym warto, żebyśmy rozmawiali, to zapowiedzi nie pana osobiście, ale pana wiceministrów, którzy w pana imieniu najczęściej bywają na Komisji Zdrowia, że ten rząd przygotowuje szereg działań, które zmienią ustawodawstwo, rozwiążą problemy, które w ochronie zdrowia funkcjonują. Państwo zapowiadali wielokrotnie zmianę ustawy refundacyjnej, rozwiązanie problemu nadmiernego eksportu leków i wielu, wielu innych problemów. Na razie poza zapowiedziami nie mamy żadnych praktycznie projektów ustaw, a tylko i wyłącznie decyzje personalne. Element kolejny związany z działaniem NFZ-u i nadwykonaniami. W roku 2012 nadwykonania wynosiło około wynosiło około 400 milionów złotych. NFZ nie zgadza się na to, aby przerzucić te pieniądze na inne działania. To zdecydowanie by skróciło kolejki oczekujących. Dlaczego pan w takiej sprawie nie interweniuje? I element ostatni. Dlaczego dopiero gdy szef NFZ-u wystąpił na drogę sądową przeciwko ministerstwu, zdecydował się pan na jakieś kroki, a nie w momencie, kiedy działania NFZ-u doprowadziły do tragicznej i dramatycznej sytuacji pacjentów, kiedy nie mogli realizować recept? Tylko i wyłącznie spór administracyjny, spór sądowy do pana zmusza do jakichś działań. Nie dobro pacjenta, a tylko i wyłącznie spór sądowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan poseł Chmielowski. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka komisjo, panie ministrze. Znaczy ja bez zbędnej beletrystyki. Krótkie pytania w pierwszej kolejności do krótkiego wystąpienia pana ministra. Otóż chciałem pogratulować satysfakcji z tego, że kontraktowanie przebiegło w sposób prawidłowy. To prawda, tylko chciałbym, żeby pan odpowiedział wprost przed komisją, ile z tych kontraktów, które zawarł NFZ, to były zwykłe aneksy, czyli kontynuacja tego, co trwało przez 3 lata, a lekarze dostali w kopercie. To jest pierwsza sprawa, czyli nie było kontraktacji, tylko było aneksowanie. Druga sprawa, powiedział pan, że zawarł pan z wszystkimi podmiotami kontrakty. Może to i racja, ale to niestety co chwilę do nas zgłaszają się te podmioty, z którymi NFZ tych kontraktów nie zawarł. Pani profesor Hrynkiewicz powołała się na jedną z klinik prywatnych, która ma poważne problemy, które wynikają z tego, że wprawdzie przeprowadzono różne kontrole, począwszy od CBA i tak dalej, ale nie postawiono żadnych zarzutów. Natomiast śląski NFZ oczywiście nie tylko nie przedłużył, ale wręcz wypowiedział tą umowę. No więc mija się to z prawdą, że wszyscy zawarli.
Następnie wszyscy pacjenci skorzystali z usług medycznych. To jest cytat sprzed godziny, jak pan minister łaskawie wypowiadał się. Chciałem zwrócić uwagę, że chyba rozumiemy wszyscy, że nie wszyscy skorzystali, no bo w końcu ci, którzy czekają w kolejkach od lat, no nie mieli tej okazji, no chyba, że przyszli się spytać, czy się ta kolejka zmniejszyła, czy zwiększyła, no w tym sensie skorzystali. I teraz krótka uwaga, bo mamy na sali przyszłego prezesa NFZ-u, pana Pakulskiego. Otóż ja sobie przypominam taką dyskusję w sprawie poprzednika pani Pachciarz, to znaczy tam była kwestia niedogrania baz różnego rodzaju komputerowych, teraz tutaj wychodzi z EWUS-iem cały ten temat. Panie ministrze, przecież pan doskonale wie i to jest teraz składam w formie pytania, przecież pan doskonale wie, że wszystkie bazy, które są dzisiaj w NFZ-cie bez względu na województwo i tak dalej nie są z sobą kompatybilne. No w jaki sposób pan Pakulski ma te bazy zgrać czy zrobić w ciągu 3 miesięcy, żeby to wszystko funkcjonowało? Przecież wiadomo, że pomimo rozporządzenia, no pan prezes już się śmieje w tej chwili, pomimo rozporządzenia nie będzie żadnych kartotek w sensie informatycznym przekazywanych, no bo przecież trzeba brać zgody, bez podpisu elektronicznego tego się nie da zrobić i sam pan podpisuje te interpelacje potem i my o tym doskonale wiemy. No więc chciałbym, żeby pan troszkę, jak to się mówi, wzbił się na wyżyny i przynajmniej powiedział, w jaki sposób pan sobie to wyobraża, no bo wiadomo, że pan tego nie zrobi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że kontraktuję świadczenia zdrowotne Narodowy Fundusz Zdrowia, a nie minister zdrowia. Także bardzo proszę, pan poseł Czerniak. Proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Komisjo. Jest mi troszeczkę przykro. Panie ministrze, zna pan te słowa. Powiedziała te słowa pani była prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. A ja je dzisiaj powtórzę, ponieważ jest mi troszeczkę przykro, że pan tak traktuje Komisję Zdrowia. Mówiąc w ten sposób, nic wam do moich decyzji zgodnie z kompetencją, to ja wnioskuję do prezesa Rady Ministrów. To prawda, ale forma jest nieco zła, bo gdy pan był z innej strony w Komisji Zdrowia, w innym miejscu, to pan zupełnie inaczej działał. Ale pani prezes Pachciarz również powiedziała o jednej sprawie, że gdyby wiedziała, że ta procedura zgodnie z kompetencją zostanie wdrożona, to by po prostu zrezygnowała i nie byłoby tego chocholego, jak pan powiedział, tańca grudniowego. Panie ministrze, pan o sobie mówił. Wdrażając to, ten wniosek w życie, pan rozpoczął chocholi taniec. A pacjenci patrzą na to, jak pan się zachowuje, jak pan odpowiada za politykę zdrowotną. I dzisiaj pan mówi o EWUS-iu, że weryfikacja nieubezpieczonych była powodem tego wniosku, a gdzieś tam w tle mówi pan o sporze kompetencyjnym, że to pieniądze na tych, które pani minister chciała, zgodnie z prawem i zgodnie z tym, że ona by ponosiła odpowiedzialność, zwróciła się do resortu, panie ministrze, do pana resortu, którą pan kieruje. A pan zastępca, wiceminister, potwierdził jej zdanie, kierując pismo do ministra finansów. Chyba o tym pan nie wie. Ten wiceminister nie został odwołany, a pani Pachciarz została odwołana. I jeżeli dzisiaj mówimy o pewnych kompetencjach, to również EWUS, który pan chwalił od 1 stycznia wszedł w życie. Dzisiaj pan mówi, że ten EWUS nie działa dobrze. Dzisiaj kieruje pan wszystko zło na panią prezes byłą Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale zapomina pan właśnie o tym dobrze, o którym pan mówi, o pacjentach. Bo mówił pan, że pewne projekty będą kierowane do laski marszałkowskiej. Projekt likwidacji Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia nie ma. Odwołał pan profesora Szaflika. Mówił pan o zmianie ustawy o konsultantach krajowych i wojewódzkich. Będzie, nie ma. Mówił pan również o innych szpitalach klinicznych, o pewnych projektach i dzisiaj ich nie ma. 3 miesiące, panie ministrze, dostał pan to tak jak Napoleon wrócił z Elby. 100 dni. Po tych 100 dniach nie wiem, jaka będzie pana końcówka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Dziuba, proszę uprzejmie. Panie ministrze, ja w 4 sprawach. Po pierwsze, powołał się pan na głosowanie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia. W świetle dostępnych informacji Rada Narodowego Funduszu Zdrowia wyraziła pozytywną opinię o działalności pani prezes Pachciarz, a głosowanie jest wynikiem uznania prawa szefa do wyboru swoich współpracowników. Pan był obecny na tym posiedzeniu, więc mam nadzieję, że będzie pan miał odwagę potwierdzić, że to był właśnie główny, jeśli w ogóle nie jedyny motyw takiego, a nie innego głosowania.
Druga sprawa. Powołał się pan na błędy związane z funkcjonowaniem systemu EWUŚ, więc chciałbym może ilustracyjnie uświadomić, że nawet jeśli do najlepszego i najsprawniejszego diesla się wleje benzynę, to za daleko ten samochód nie pojedzie. Więc przypominam, wracając teraz już do EWUŚ, że dane do tego systemu w zasadniczej, no, przeważającej większości kompletuje KRUS oraz ZUS. Co zrobiła administracja rządowa, żeby sprawdzić, czy zasilanie tego systemu danymi jest po prostu poprawne? Stawiam hipotezę, że błędy wynikają właśnie z tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia część informacji uzyskuje po prostu nieprawdziwych. Związana z tym kwestia trzecia jest następująca. Ja zwróciłem się do pana około 10 dni temu z prośbą o dostarczenie kompletu dokumentacji, korespondencji ściślej rzecz biorąc, jakie wymieniał pan z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie konieczności zwiększenia na rzecz NFZ-u dotacji dla nieubezpieczonych. Do dzisiaj tej korespondencji nie otrzymałem, chociaż niewątpliwie kopie tej korespondencji leżą w państwa sekretariatach, czyli w sekretariacie pana prezesa albo pana zastępców i nie ma naprawdę żadnego problemu, żeby drogą elektroniczną nie przekazać. Sądzę, że gdybyśmy mieli wgląd do tej korespondencji, na znajomość kontekstów pańskiej decyzji byłaby o wiele bardziej precyzyjna. No i wreszcie, powtarzając może to, co jeden z posłów poprzednio powiedział, przypomnę, że prawdopodobnie dzisiaj nie byłyby zakontraktowane świadczenia zdrowotne w takiej skali, jaką się pan chwalił, gdyby nie ratunkowe działanie Sejmu, który w 3 dni uchwalił projekt takiej specustawy pozwalającej na aneksowanie. Także, panie ministrze, może nieco więcej samokrytycyzmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Moskal, proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, Szanowni Państwo. Pierwsze pytanie do pana ministra. Czy pan minister wie, że Sejm pełni funkcję kontrolną w stosunku do rządu, też i do ministrów? Czy wie pan minister, że organem Sejmu jest Komisja Zdrowia? Dlaczego pan minister w ten sposób próbuje dezawuować pracę Komisji Zdrowia? I to jest jedno pytanie. Panie ministrze, druga rzecz. Ile razy był pan minister na Komisji Zdrowia? Na Komisji Zdrowia kilkakrotnie pojawiał się problem między innymi nieprawidłowości funkcjonowania EWUŚ. Wtedy byli też wiceministrowie i mam pytanie, czy pan czyta w ogóle protokoły z posiedzeń Komisji Zdrowia? Czy wiceministrowie przekazują panu informacje, które tutaj się pojawiają o tych nieprawidłowościach? Sprawa kolejna, panie ministrze, to ile razy pan miał spotkanie z prezesem czy z wiceprezesami Narodowego Funduszu Zdrowia, między innymi w tej kwestii? Czy proszę podać, kiedy, ile razy się pan spotykał, kiedy omawialiście ten ważny problem? A ponadto też, czy były jakieś protokoły rozbieżności w tej kwestii? Sprawa kolejna, to czego pan oczekuje od nowego prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia? Tak konkretnie. I do wiceprezesów Narodowego Funduszu Zdrowia mam pytanie. Szanowni Państwo, Panie i Panie Wiceprezesie, czy Pani Prezes Pachciarz według Was zrobiła jakieś karygodne błędy? Czy z Waszej strony były też jakieś zdania odrębne, jeżeli próbowała coś niewłaściwego realizować? I rzeczywiście, jeżeli to wszystko się zakończy dymisją, powołaniem nowego, pewno Pan będzie Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, czy Pan pójdzie drogą Pani Pachciarz, czy może inną drogą wyznaczoną przez Pana Ministra? Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę, pan przewodniczący Katulski, proszę uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. No może teraz już trochę spokojniej. Myślę, że warto, żebyśmy się zastanowili nad tym, właściwie nad czym my tu dzisiaj obradujemy.
Otóż komisja zwołana jest po to, żebyśmy ocenili sytuację, która wyniknęła po złożeniu wniosku przez ministra zdrowia na ręce pana premiera o odwołanie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. I zadaję proste pytanie. Czy w wyniku naszej dyskusji kolejki do lekarzy rzeczywiście się skrócą? Czy one w ogóle mogą się skrócić w wyniku tego, o czym my tu dzisiaj rozmawiamy? No, śmiem twierdzić, że nie. Jeśli mamy zastanawiać się nad poważnymi, merytorycznymi rozwiązaniami, to one tak naprawdę powstają przecież w wyniku dyskusji, która jest toczona wyłącznie w kręgach merytorycznych. Wydaje mi się, że to, co dzisiaj tutaj uprawiamy, to jednak jest czysta polityka. Padają oczywiście pewne rozsądne sformułowania z wielu ust tutaj, natomiast no, z tego spójnego systemu nie da się zrobić. Wydaje mi się, że pan minister w pełni swoich praw skorzystał z tego uprawnienia, ale też chciałbym zwrócić na to uwagę, że nikt tutaj totalnie nie potępił i przynajmniej nie słyszałem takich zdań dotychczasowych działań pani prezes Agnieszki Pachciarz. Narodowy Fundusz Zdrowia pod jej kierownictwem poczynił jednak parę dobrych rozwiązań i to nie jest tak, że kolejki tylko wzrosły, to jest jedyny efekt działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Szanowni Państwo, w tym roku prawdopodobnie, jeśli zakończy się i zbilansuje się ten rok, pewnie pan prezes potwierdzi to, okaże się, że około 400 tysięcy świadczeń specjalistycznych udzielono więcej niż w latach poprzednich. To, że kolejki rosną, to nie jest tylko kwestia, że brakuje pieniędzy. Tak prosty mechanizm tutaj nie zachodzi. Rosną oczekiwania pacjentów przede wszystkim i następuje pewne rozminięcie się oczekiwań pacjentów z możliwościami nie tylko finansowymi. Chciałbym jasno podkreślić, że dzisiaj coraz większym problemem, jeśli chodzi o oczekiwanie do lekarza specjalisty, jest brak tego specjalisty. To nie jest coś, co można rozwiązać w ciągu roku czy dwóch. Mało tego, uważam, że nie można obarczać odpowiedzialnością za to, co próbujecie Państwo czynić 6 lat naszych rządów. Tak naprawdę to jest coś, co wynika z polityki zdrowotnej prowadzonej w Polsce przez ostatnie 20 lat. Ja śmiem twierdzić, że myśmy bardzo wiele jako koalicja rządowa zrobili w tym zakresie i to nie jest tak, że efekt negatywny wyłącznie w tym widać. Nie zgadzam się z takim postawieniem sprawy. Uważam, że Państwo próbujecie politycznie wykorzystać rzeczywiście któryś już raz z końcem roku. No nie wiem, tak jakby brakowało Wam tematów politycznych przed Bożym Narodzeniem i Panie, które musiały specjalnie przyjechać na komisję, zamiast w tym momencie zajmować się lepieniem pierogów w domu, co byłoby lepszym rozwiązaniem. Pani poseł, proszę mi nie przeszkadzać. Ja Pani nie przeszkadzałem, tak? Panie przewodniczący, niech pan dokończy, tylko niech pan daruje sobie tego typu uwagi. Dziękuję bardzo, ale przepraszam, też mam prawo do swobody wypowiedzi, panie przewodniczący. Ale ja z przyjemnością też bym polepił pierogi, pani poseł. Dobrze, to ja już skończę. Rozumiem, że skończę, pan. Nie, już jeszcze ostatnie zdanie, tak? Ostatnie zdanie, panie przewodniczący, rzeczywiście już się nie będę odzywał. Uważam i podtrzymuję swoje stanowisko, że uprawiamy tutaj czystą politykę, która do niczego nie doprowadzi. Państwo niepotrzebnie tylko podgrzewacie atmosferę. Prawda jest taka, że wcale nie jest tak źle, nawet jeśli próbujecie wszystkim wmawiać, że sytuacja jest dramatyczna. Nic złego się nie dzieje, a co do tego, co padło ze strony SLD, jeśli chodzi o kontraktowanie świadczeń na przyszły rok. Panie pośle, co roku jest tak, że albo ogłasza się konkurs świadczeń, albo tam, gdzie są umowy wieloletnie, a najczęściej takie są, negocjuje się tylko warunki finansowe. I dokładnie to samo stało się w tym roku, jak rok temu i 2 lata temu w większości regionów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, muszę się odnieść do paru rzeczy. Po pierwsze, my mamy pewne obowiązki i ustawowe, i mamy obowiązek również wynikający z mandatu poselskiego i z otrzymywanego wynagrodzenia. To po pierwsze. Po drugie, Sejm sprawuje pewną rolę kontrolną nad ministrem zdrowia. To już to było powiedziane. Bardzo się cieszę za tą wypowiedź. Po trzecie, mamy prawo dowiedzieć się pewne rzeczy, które jeszcze w dalszym ciągu nie utrzymaliśmy tej odpowiedzi od pana ministra. Jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, czy pani prezes przekroczyła swoje kompetencje, czy ich nie przekroczyła, co z wnioskiem do sądu administracyjnego i czy ten wniosek przypadkiem nie musiał być złożony, bo po prostu takie jest prawo. Przypominam jeszcze raz, że to Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje świadczenia zdrowotne. Ta dyskusja była potrzebna, jest potrzebna. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Beata Małecka-Libero.
Dziękuję bardzo. Specjalnie czekałam prawie do końca, kiedy to wypowiadają się posłowie, ponieważ chciałam usłyszeć, jakie będą argumenty dzisiejszej dyskusji. Przede wszystkim na początku zostało jasno powiedziane, że dzisiejsza komisja ma na celu przede wszystkim dyskusję merytoryczną, a nie polityczną, ale po tych pytaniach, które tutaj padają, podtrzymuję zdanie mojego kolegi posła Katulskiego, że jest to tylko i wyłącznie dyskusja polityczna. Po pierwsze, poziom tej dyskusji, jaki tutaj dzisiaj Państwo prezentujecie z przytaczanymi anegdotami i porównaniami do kabaretów, jest wysoce niestosowny. Jeżeli mówicie o pacjentach i o trosce tych pacjentów, to bądźmy tutaj na Komisji Zdrowia poważni i rozmawiajmy merytorycznie. Po drugie, trudno rozmawia się merytorycznie, kiedy działają emocje i kiedy rozmowa toczy się tak naprawdę dotyczy spraw personalnych. A przypomnę jeszcze raz, że Komisja Zdrowia nie jest miejscem, gdzie sprawy odwołania czy powoływania prezesa nas dotyczą. Nas dotyczy kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego, zapewnienia odpowiedniej jakości usług i taką dyskusję jak najbardziej w kręgu Komisji Zdrowia powinniśmy odbywać nawet przed świętami, ale pod warunkiem, że jesteśmy pozbawieni takich emocji, jakie są dzisiaj. Bo w ten sposób ta dyskusja przestaje być merytoryczna. A jako przykład powiem, że to Państwo posłowie tutaj dzisiaj wypowiadaliście się w jednej kwestii, że EWUS jest znakomity i że bardzo dobrze, że został wprowadzony, a niektórzy z Was przeczyli temu i uważali, że właściwie to narzędzie jest niepotrzebne. To może najpierw przedyskutujcie sobie we własnym kręgu, czy jesteście za EWUS-iem, czy przeciwko. Natomiast dyskusja co do procedury odwołania pani prezes, w jaki sposób, a dlaczego tak, a nie inaczej, to w moim odczuciu nie jest miejsce do prowadzenia tego typu dyskusji. Szkoda, że nikt z Państwa nie zapytał jeszcze o nazwisko następcy, bo może to Was najbardziej interesuje. Dziękuję bardzo. Jeszcze, ale zaraz, panie przewodniczący, nie skończyłam. I reasumując, powiem tak, że dzisiaj jedno z mojego punktu widzenia, co jest cenne, to to, że pani poseł Hrynkiewicz tak strasznie broni podmiotów prywatnych. Ja się ogromnie cieszę. Cieszę się, pani poseł, że w tym przynajmniej temacie dzisiaj jesteśmy zgodni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o zgłoszenia posłów, wiem, że jeszcze pani poseł Geller zgłaszała chęć zabrania głosu. Czy ktoś jeszcze z posłów? Nie widzę. Pani poseł, później zaproszeni goście. Bardzo proszę, pani poseł Geller. Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Ja bym chciała w sprawie faktycznie zwołania posiedzenia, bo nie mogę się zgodzić z tym, że na samym początku pan od razu powiedział, że wszystkie osoby nieobecne mają usprawiedliwione. To w rezultacie po co się zwołuje? Ja przyjeżdżam z daleka, a pan mówi, że równie dobrze mogłabym nie przyjechać, bo będę miała usprawiedliwione. To albo jest ta potrzeba tutaj przyjechania, albo nie. Także bardzo trudno mi się z tym pogodzić. I myślę, że zwoływanie 18 na 20 to jest naprawdę bardzo krótki czas i nie wiem, czy procedura zwoływania akurat komisji została tutaj zachowana. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no bardzo się dziwię tutaj naszym kolegom, może nie dziwię się, ale chciałabym tylko podkreślić, że dotychczas nie zostawialiście Państwo suchej nitki na pani prezes i na Narodowym Funduszu, a w tej chwili widzę tutaj takich obrońców, że no jestem mile zaskoczona i myślę, że następna osoba, która będzie sprawowała tą funkcję już na samym wstępie ma bardzo duży bonus, za co serdecznie dziękuję. Bardzo, dziękuję bardzo. Rozumiem, że krótko ad vocem pani poseł Hrynkiewicz. Bardzo proszę, tylko krótko. Wyłącznie ad vocem. Chcę powiedzieć, że w naszym ustroju wszystkie podmioty, czy podmioty publiczne, czy podmioty niepubliczne, mają takie same prawa i ja tylko bronię tej naczelnej zasady funkcjonowania naszej gospodarki. A to, że jedne podmioty prywatne są wyróżniane, a inne są prześladowane, to po prostu jest inna sprawa. Natomiast kontrola tego, jak one działają, publiczne i niepubliczne, jaka jest jakość ich usług, nie należy do mnie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz zaproszeni goście. Pan poseł, pan senator Bolesław Piecha, później pani przewodnicząca Ochman, pan prezes Sandauer. Bardzo proszę. Pan senator Piecha, proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Z pewnym lękiem się odzywam, bo ja myślałem, że jesteśmy jednak przed świętami na poważnej dyskusji to w parlamencie i dodatkowo jeszcze jest taka polska maksyma gość w dom, Bóg w dom, a tutaj wygląda na to, że goście to nie mają głosu. Tak słyszałem od pani przewodniczącej, ale dziękuję. Mają głos, panie senatorze, w odpowiednim momencie. Proszę mnie, pani przewodnicząca, proszę mi pozwolić prowadzić obradę. Ja dopuściłem do głosu rzeczywiście bardzo wysoko na początku pana senatora, pana marszałka Karczewskiego. Uważam, że powaga tej Izby, powaga Parlamentu Polskiego tego ode mnie wymagała. Stąd ten głos pana senatora. Dziękuję panu senatorowi, panu marszałkowi Karczewskiemu za tamtą wypowiedź. Proszę kontynuować, panie senatorze. Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie. Jeszcze druga uwaga. No, ja mam też mandat od wyborców, który mnie do czegoś zobowiązuje i bardzo bym prosił pana przewodniczącego Katulskiego, żeby nie po prostu dezawuował senatorów, bo ja mam taki sam mandat, nikt a być tego może nie mocniejszy niż pan poseł. Dziękuję za to, bo to Senat się w Polsce jakoś nie przebija i może dobrze było to. Natomiast dlaczego jest ta komisja, to pewnie wszyscy wiemy. No, komisja jest związana z tym, że jest niepokój o to, że będzie destabilizacja systemu i jest to spowodowane odpowiednimi krokami. Te kroki podejmowała nie opozycja, tylko minister zdrowia. To minister zdrowia we wtorek wieczorem spotkał się z panią Pachciarz i w środę rano oznajmił przez wszystkie media, bo ja się dowiedziałem tak jak pewnie większość z nas o tej informacji, o wniosku o dymisję pani prezes Pachciarz, z telewizji, z radia i z prasy zawiadomił o tym, że zwalnia w trybie natychmiastowym osobę, która jest odpowiedzialna za prawidłowe zarządzanie bagatela 666, prawie 70 miliardów złotych. Czyli muszą być jakieś powody. I następnie powiedział, że na konferencji prasowej te powody ogłosi. I ogłosił te powody, które nie są w żadnym związku z osobą panią Pachciarz. Pani Pachciarz, ja nie jestem zwolennikiem ani fanem, nie byłem pani prezes. Wielokrotnie ją krytykowałem, ale jeżeli chcemy mówić o powadze, to przedstawiajmy sprawy jak się mają, a nie, że ktoś na łapu-capu od siekiery wycina sobie PR-owskie jakieś rozwiązanie. Panie ministrze, pan to uzasadnił oczywiście systemem, który jakoś tam się źle interpretuje i który się nazywa Centralnym Wykazem Ubezpieczonym, elektronicznym tym. Ja sobie przypominam, jak ta ustawa od maja do lipca była ustanawiana w 2012 roku i przyznam się, że rozmawiałem na zaproszenie pana ministra Boniego u niego w ministerstwie. Takiego zaproszenia nikt z Komisji Zdrowia, podejrzewam, a przynajmniej z opozycji, ani przewodniczący, nie dostał od pana. Mało tego, w czasie prac nad tym systemem pana na obradach komisji nie było. Pan to miał po prostu w nosie, za to przychodził minister Boni. I on był upoważniony do reprezentowania tych spraw. Pytałem wielokrotnie pana ministra Boniego, czy nie boi się, że będzie niestety plama z tym związana. Ponieważ w Polsce prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych mają wszyscy. Niezależnie, czy są ubezpieczeni, czy nie. Jest tylko jedna perspektywa, kto za to zapłaci. I to jest problem, który się dzisiaj rozbija. Albo płaci to osoba zainteresowana poprzez składkę, albo w jej imieniu robią to różnego rodzaju instytucje. Wreszcie, jak będziemy mówimy o kloszardach gdzieś tam, które wegetują pod mostem czy w kanałach, płacić musi to gmina, te pieniądze gmina odzyskuje z budżetu. Pani minister Pachciarz porównała, ile u jej świadczeniodawców, z którymi ma kontakt, zapala się czerwone światełko. Czyli nie ma uprawnień. I wyszło jej, że budżet państwa powinien zagwarantować na opłacenie właśnie świadczeń zdrowotnych, czyli leczenia tych osób, prawie miliard złotych.
Państwo w swoich wyliczeniach, głównie pewnie minister finansów, bo jak z tego co ja wiem, to Ministerstwo Zdrowia długo nie miało żadnych sygnałów. Zresztą dlaczego mieliście Państwo występować z takimi danymi jak minister finansów, skoro wyście mieli i nadzorujecie Narodowy Fundusz Zdrowia? Przecież możemy mieć tylko dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, znikąd inąd. Jakim cudem zrobiliście wielkie oczy, że to nie jest miliard, tylko 160 milionów z haczykiem? Proszę się uderzać w piersi. Wtedy trzeba było albo spotkać się z panem ministrem Rostowskim, albo zdymisjonować panią prezes Pachciarz za wprowadzanie błąd, czyli przestępstwo, które polega na przedstawianie złych, fałszywych danych organowi nadzorczemu. Jeszcze, żeby było jasne, ja się tutaj dowiaduję na tej komisji i nasi wyborcy i nasi pacjenci również, że pan nagle jest antysystemowy, bo pan zaczął walczyć z systemem, pan i premier. To co ja, to ja pytam, a co robi w takim razie NIK? To on co jest też antysystemowy, że wyciąga te same błędy? A co robi NFZ? Czy NFZ zaprzeczy, że jego dane teraz się nagle zmieniły po dymisji? Przyznam się, że stawia pan bardzo ciężkim świetle następcy, pani prezes. Co on ma powiedzieć? Ten pan wiceprezes przecież to samo konstruował. Pod tym samym się podpisywał. Tego samego bronił przy formułowaniu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc dla mnie ta sytuacja jest po prostu destabilizacją w polskiej ochronie zdrowia, niepokojem pacjentów. I dlatego jest to spotkanie. I powiedział pan, że szpitale są otwarte. A pan pamięta czasy, kiedy były zamknięte? Bo ja takich czasów nie pamiętam. Oczywiście, że możemy dyskutować. Dzisiaj szpitale są otwarte. W polskich szpitalach jest cirka 500, no może 600 tysięcy łóżek. A pan wie, ile przed szpitalami ludzi czeka na te łóżko? To już liczymy w milionach. Niech se pan zsumuje wszystkie kolejki do zaćmy, do ortopedii, do kardiologii i tak dalej. I panu wyjdą miliony oczekujących, a nie żadne kilka tysięcy łóżek. Więc proszę to też z powagą wytłumaczyć polskim pacjentom. I proszę nie szukać kozła ofiarnego, bo naprawdę nie uchodzi. I pytanie jest proste. Czy w związku z tym jest pytanie, kiedy pan zmienił zdanie dotyczące wyliczeń panu podległego Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące oczekiwanych wpływów z budżetu państwa na zapłacenie osób, które nie zostały zweryfikowane przez cudo, bo tak muszę powiedzieć, jakim był Centralny Wykaz Ubezpieczonych, mimo ogromnych zastrzeżeń wtedy opozycji na pracach tej komisji, bo takie zastrzeżenia były. Ja rozumiem, że ten system jest stworzony nie do tego, żeby kogoś wyrzucać sprzed okienka czy sprzed pacjentka, tylko zmuszać kogoś do szukania przyczyn, dla którego ktoś nie jest objęty ubezpieczeniem, bo i tak leczyć go trzeba. Nawet w tej ustawie, panie ministrze, żeście przewidzieli ileś tam etatów, żeby to sprawdzało. Na moje pytanie, czy to wystarcza, wszyscy kiwali głową, że tak. Jedno jest pewne. Ministra zdrowia tam nie było, bo wtedy na tym etapie tą ustawą to najmniej się interesowało Ministerstwo Zdrowia. Ba, odniosłem wrażenie, spotykając się dwu czy trzykrotnie w Ministerstwie Cyfryzacji, że było zadowolone, że robi to ktoś inny. Zrobił to ignorant, czyli ten, który z systemem nie ma nic wspólnego, nawet niespecjalnie umie czytać konstytucji. Jego już nie ma. Świeć, panie, nad jego duszą. Prawda? Jego już nie ma. Obawiam się, że za 3 miesiące podobną sytuację ta świeczka będzie zapalona nad panem albo nad kolejnym prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam najmocniej, nie zauważyłem zgłoszenia jeszcze jednego posła, pana posła Millera. Także proszę, pan poseł Miller, i dalej kontynuujemy wystąpienia gości. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni państwo. Czy mogę zabrać głos, proszę? Bardzo proszę, panie ministrze. Czy pan przewodniczący mógłby zatrzymać pana senatora Piechę, bo zadał mnóstwo pytań i już uciekł. Ja rozumiem, że chce zapalać świeczkę nade mną, ale to kiedy do pan tego czasu... Panie, panie ministrze, ale ja bardzo bym prosił, no jednak nie burzyć porządku. Myślałem, że pan w innej sprawie zabiera głos, ale jeżeli o to chodzi, to będzie pan miał okazję później mówić, a teraz wracamy do pytania pana posła Millera. Pan poseł Miller, bardzo panie proszę, pan dalej może pytać. Przepraszam bardzo, chciałbym zabrać głos, ale chyba mam do tego prawo. Ale to proszę się powstrzymać. Bardzo proszę, pan poseł Miller.
Proszę, proszę panie pośle, panie, pan poseł Miller. W takim razie, no niestety kontynuujemy wystąpienia pani poseł Ochman. Bardzo pani, przepraszam, pani przewodnicząca Ochman, bardzo proszę. Zgłaszała się od dawna. Szanujmy naszych panie gości. Panie przewodniczący, przepraszam, ja myślałem, że udzieli pan głosu panu ministrowi. Ale pan minister będzie odpowiadał na nasze pytania. Natomiast nie, ja powiedziałem na początku. Również to mówiłem wobec swoich kolegów, swojego klubu. Nie wchodzimy w żadne polemiki, bo w ten sprawa jest zbyt poważna, zbyt ważna. Więc bardzo proszę, również pan minister panie, nie panie, powinien chodzić panie w polemiki. Przewodniczący, wydaje mi się to wysoce niepoważne, że senator, który zadaje pytania ministrowi, wychodzi ale oczekując. Proszę... Panie przewodniczący, proszę mi dać skończyć odpowiedzieć. Dlatego zdecydowałem się, żeby oddać ten czas i głos panu ministrowi. Ponieważ jest to niepoważne. Jeżeli zadajemy pytania, to oczekujemy, szanując drugą stronę, oczekujemy na to, że ta druga strona na to pytanie odpowie. I teraz, jeżeli ja mogę w takim razie... Panie pośle, ale ja bardzo proszę, proszę nie burzyć porządku obrad. Panie pośle, proszę kontynuować. Pan poseł wyszedł, jak słyszę, na chwilę i zostawmy tą sprawę. Proszę, proszę kontynuować. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim zastanawiam się nad tym, dzisiaj spotykamy się w kwestii oceny działania służby zdrowia w Polsce. Wydaje mi się, że te godzina, dwie czy nawet trzy tego nie rozstrzygną. Więc jest to tylko pretekst. Tak samo wydaje mi się, że pretekstem jest odwołanie pani prezes. Bo jest pytanie, Państwo sprawiacie wrażenie, że po odwołaniu pani prezes NFZ nagle się zawali. Ja myślę, że nie ma takiej możliwości. Jest to firma, która będzie dalej pracować. Minister ma prawo decydować o personalnym składzie tej instytucji. Natomiast jeżeli oceniamy sytuację służby zdrowia, to chciałbym Państwu powiedzieć w ten sposób. Na pewno nie jest to sytuacja idealna, ale postęp w medycynie kosztuje, proszę Państwa. I jeżeli mamy oceniać pana ministra czy rządy Platformy sprzed 6 lat, to ja proponuję porównać warunki leczenia i sposób udzielania świadczeń oraz zakres świadczeń, jakie są świadczone naszemu społeczeństwu w tym okresie 6 lat. Tak jak powiedziałem, postęp medycyny, medycyna postępuje coraz szybciej. Osiągnięcia naukowe są bardzo kosztowne, a środki są jakie są. I my sobie wszyscy dzisiaj powinniśmy powiedzieć i lewa i prawa strona. Czy tych środków jest wystarczająco na to, żebyśmy zapewnili sytuację, w której pacjenci nie będą stali w kolejkach do lekarza rodzinnego czy do specjalisty, bo to jest zasadnicza sprawa. Jeżeli porównamy ilość nakładów, jakie mają Niemcy, których stawiamy na wzór, to jest to 12% z PKB niemieckiego. U nas jest to 6% z naszego PKB. Natomiast pewne procedury kosztują tyle samo tu i tam. Leki też importujemy, sprzęt importujemy, w związku z czym bez względu na to, czy to będzie pan minister Aurułkowicz, czy będzie inny minister, stanie przed tymi samymi problemami. I te problemy będzie miał do rozwiązania. I dzisiaj stoimy przed bardzo poważnym politycznym i społecznym zapytaniem. Czy za te środki, mimo że to jest 60 kilka miliardów i mimo z tego, że ministerstwo naprawdę zrobiło wiele działań, żeby zacisnąć tak zwanego pasa, czyli kontrolę, czyli inna wycena świadczeń i tak dalej, to te środki dalej nie wystarczają. I nigdy nie osiągniemy takiego poziomu, jeżeli nie uzyskamy tych, nikt nam dzisiaj nie powiedział, ile naprawdę potrzebujemy środków, żeby zapewnić oczekiwania społeczeństwa. A ze swojej strony muszę Państwu powiedzieć, że jestem lekarzem, do niedawna jeszcze praktykowałem i kolejki do specjalistów są w całej Europie. I przyjeżdżali Polacy, którzy pracują w Anglii i bardzo sobie chwalą służbę zdrowia u nas. Ja wiem, jak tam wygląda, więc proszę też odłożyć na bok i w ramach bajek, że tylko u nas jest tak źle, że tylko u nas się czeka do specjalistów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani przewodnicząca Ochman. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję, panie przewodniczący, szanowny panie ministrze, szanowni państwo posłowie. Bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu i chcę powiedzieć, że nas ta sytuacja niepokoi, panie ministrze. Naprawdę ja rozumiem, że pana prawo do wymiany prezesa, natomiast okoliczności, w jakich to się dokonuje i sytuacja służby zdrowia, która nie jest tak różowa,
jak pan opisał, widziana oczami pracownika i widziana oczami pacjenta. I dwa sprostowania najpierw do opozycji. Otóż pan były minister Piecha, senator, powiedział, że czy ktoś z państwa widział zamknięte szpitale? Tak. Tak, my je widzimy, ponieważ to są zamknięte oddziały od września, gdzie się nie przyjmuje pacjentów na zabiegi planowe. I państwo tutaj o tym nie mówicie, ale de facto od września pacjenci w Polsce na planowy zabieg nie są przyjmowani. Nawet jeżeli są zapisani, czekają 8 miesięcy. Dlaczego? Ano dlatego, że w większości placówek, mogę powiedzieć o województwie mazowieckim, bardzo trudno jest uzyskać środki tak zwanej refundacji za świadczenia wykonane ponad limit. I mówienie tutaj w taki sposób, że szpitale się nie zamykają, one się de facto nie, bo oczywiście żaden dyrektor szpitala czy żaden prezes spółki szpitalnej, oczywiście on tego nie powie. Natomiast przecież musicie państwo jako lekarze, jako praktycy i pan, panie ministrze i pani prezes na pewno wie o czymś takim, jak kwalifikuje się pacjent. Tutaj na przykład mówi mu się, że ma niewyleczone zapalenie oskrzeli przewlekłe i nie może być zoperowany w tym terminie. Proponujemy, żeby przyszedł pan w styczniu. Oczywiście nikt w związku z tym na te żylaki czy na wymianę stawu biodrowego, nikt nie umrze pewnie. Natomiast mówienie o tym, że szpitale pracują normalnie, jest nieprawdą. Nie pracują. Nie pracują i co więcej, panie ministrze, ja pamiętam nasze spotkanie tu na tej sali, kiedy pan mówił o uporządkowaniu sytuacji w Centrum Zdrowia Dziecka. Więc chcę panu powiedzieć, że w październiku miałam interwencję rozpaczonego rodzica, któremu lekarze powiedzieli, nie przyjmiemy tego dziecka, ponieważ my mamy już wyczerpany limit, a nie zapłaci nam fundusz. Więc mówmy sobie tutaj rzeczywiście prawdę, nawet jeśli ona jest trudna, nawet jeśli jest atmosfera świąt, gdzie wszyscy byśmy chcieli może nie lepić pierogi, ale niektórzy powinni karpiowi rzeczywiście humanitarnie skrócić męki w wannie, na co polecam, bo niektórzy rzeczywiście powinni się tym zająć. I powiem panu ministrowi teraz tak. Otóż strasznie nie lubię, jak ktoś w ciemnotę wciska związkowym językiem mówiąc, panie ministrze. Ja jestem przykładem i pan doskonale wie, że do kancelarii premiera można było wejść i można było wyjść, bo ja wyszłam, jak chciałam. W związku z tym niech pan nie opowiada bajek tutaj o tym, jak to ktoś kogoś zamykał. Bo ja przypomnę i podziękuję panu jeszcze raz za to, że jak był pan posłem SLD, przychodził do nas pan na każdą manifestację, wspierał nas pan, gratulował, zabierał głos i mówił o tym, że doczekamy takich czasów, że jak pan będzie w rządzie, to nie będzie przekształceń szpitali, nie będzie prywatyzacji, a pracownikom będzie się żyło bardzo dobrze. I za to panu dziękuję jako posłowi, że miał pan taką odwagę wtedy, no było łatwiej, przychodził pan i pan mówił. W związku z tym myślę, że w tej sytuacji bądźmy absolutnie wobec siebie szczerzy. Wigilia to jest taki czas, kiedy ludzie mówią, powinni mówić też ludzkim głosem. I druga sprawa, którą chciałabym pana zapytać, żeby pan się był uprzejmy odnieść. Bo odwołanie prezesa NFZ, jak pan mówi, to właściwie banalna sprawa. Ale gdybyśmy chcieli spojrzeć na to, w jakich sytuacji my musimy pracować i funkcjonować, to ja bym chciała zapytać, panie ministrze, co jest z ustawą o zdrowiu publicznym? Co jest z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym? Co jest z ustawą o szpitalach klinicznych? Co dzieje się z Państwową Inspekcją Sanitarną? Bo w ostatnich dniach wiem, że ogłosił pan konkurs na stanowisko głównego inspektora, ale blisko półtora roku ta inspekcja nie ma inspektora sanitarnego. Chciałabym zapytać, panie ministrze, czy stanowisko rządu w sprawie Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest takie, że będzie ta inspekcja miała szansę wrócenia do centralnego zarządzania, tak jak pan za tym optował i takie było pana stanowisko. Wreszcie chciałabym zapytać pani prezes, czy pana prezesa, kogoś, kto będzie zarządzał środkami finansowymi w Narodowym Funduszu Zdrowia, czy jest szansa, aby województwo mazowieckie,
które wielokrotnie zwracało się poprzez swoich polityków, ale również poprzez Radę Funduszu Mazowieckiego Oddziału o środki finansowe na działalność, ponieważ decyzją parlamentarzystów zmieniono algorytm i zapewne, jak Państwo wiecie, to województwo jest w dramatycznie trudnej sytuacji finansowej, jeśli chodzi o finansowanie swoich świadczeń. Czy tu pytanie do przyszłego kierownictwa NFZ-u. Czy środki finansowe, dodatkowe będą dla tego województwa uruchomione? I wreszcie ostatnia sprawa, którą chciałabym tutaj dedykować pani poseł Hrynkiewicz. Pani poseł, w Polsce podmioty działalności leczniczej, czy dawniej nazywały się to szpitale, nie są równe wobec prawa. Nie są równe wobec prawa. Dedykuję pani poseł lekturę ustawy o działalności leczniczej, w której zapisano zdecydowanie więcej obowiązków szpitalom publicznym, licząc na to, że one tym prędzej po prostu przestaną funkcjonować. I tę ustawę pan minister Arłukowicz również zapowiadał, że będzie nowelizował. Panie ministrze, zapytam tak prosto z mostu, po związkowemu, tak jak żeśmy rozmawiali na barykadach związkowych, kiedy pan do nas przychodził. Niech pan powie, czy pan z własnej woli, panie ministrze, niech pan tak popatrzył, pan obiecywał dialog, ale niech pan tak powie, czy pan z własnej woli tak po prostu nic nie robić, licząc na to, że to wszystko się będzie toczyło samo, czy tak, niech mi pan powie, czy być może ktoś, czy być może panie ministrze, może ktoś pana ubezwłasnowalnia. Bo przypomnę pierwszą ustawę, którą o działalności leczniczej, która była, być może ktoś po prostu ubezwłasnowalnia pana w ten sposób, że pan po prostu nic nie robi, nie działa. I dlaczego mówię o tym, panie ministrze? Bo nie jest to moja bajka, ale w pana partii, poprzedniej partii, był taki polityk Marek Balicki. Jak nie mógł działać, to podał się dymisji. A potem wrócił. I to jest bardzo cenne u polityka, żeby dotrzymywać słowa swoim obietnicom. Ja dzisiaj, panie ministrze, z okazji świąt daruję panu te obietnice i deklaracje, które pan tu składał, ale daliśmy panu w czasie protestu we wrześniu, daliśmy panu pana wystąpienie na tej komisji. 2 lata temu opowiadał pan o tym, jak cudownie będzie funkcjonował system od pediatrii do geriatrii. Daliśmy to panu, przypomnieliśmy, bo tam była cała masa obietnic. I to nie jest w porządku, jeśli polityk tego nie realizuje, a jeśli lekarz i lekarz pediatra tym bardziej. I jest czas świąt. I ja życzę panu, panie ministrze, żeby część chociaż z tego, co pan deklarował, udało się panu zrealizować. Sobie życzę, żebyśmy doczekali ministra, polityka, który w każdej sytuacji będzie miał twarz i będzie miał odwagę cywilną spotkać się z pracownikami wtedy, kiedy przychodzą do niego z postulatami i deklaracjami. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pan prezes Sandauer. Proszę uprzejmie. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie, panie ministrze. Koniec roku tradycyjnie od lat jest tym okresem, kiedy system ochrony zdrowia źle działa, kiedy skończyły się kontrakty, kiedy są napięcia i niestety nie podjęto przez lata żadnych konstruktywnych działań, żeby tej koszmarnej karuzeli absurdu położyć kres, żeby to zaczęło wreszcie normalnie funkcjonować. Proszę Państwa, ja nie chcę dużo Państwu zabierać czasu, natomiast chcę zwrócić uwagę na parę drobiazgów. Zawsze, kiedy walił się system ochrony zdrowia, czy często, kiedy były problemy, kiedy były wnioski o odwołanie ministra, kiedy były protesty, kiedy były napięcia, pierwszym ruchem było odwoływanie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. To już wielokrotnie żeśmy w polityce, nie tylko u nas w Polsce, ale i w innych państwach ćwiczyli sytuację, kto inny jest winien. Odwoływano kiedyś pana prezesa Sośnierza, pana prezesa Neumanna, pana Paszkiewicza. Teraz obecną panią prezes odwołujemy. Proszę Państwa, natomiast miejmy świadomość, nie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, ale parlament przyjmuje prawa, a Ministerstwo Zdrowia tworzy koncepcję prawa i tych zmian, żeby to zaczęło dobrze funkcjonować, po prostu brakuje. Ja bym chciał
Państwu i sobie samemu życzyć, żeby to prawo, zbliżają się święta, zbliża się nowy rok, żeby to prawo kiedyś wreszcie zaczęło normalnie działać. Natomiast zwracam uwagę, po tych roszadach z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia nigdy, zazwyczaj nie kończyły się roszady, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia. No jest wniosek taki, a nie inny. Proszę Państwa, ja chcę zwrócić uwagę na to, że ministerstwo robi prawo i troszkę nie na temat, ale króciutko. Jest ta ustawa o zdarzeniach medycznych. No to prawo spowodowało, że komuś zaproponowano 1 zł za życie człowieka. I to trzeba dzisiaj tutaj wykrzyczeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani prezes Janicka, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, panowie ministrowie, panie prezesie. Bożena Janicka, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Ja przyjechałam dzisiaj na tą debatę państwa z dwóch tematów. Pierwszy to jest EWUŚ. EWUŚ, no, pytany dzisiaj, bo od 2 dni jestem pytana przez dziennikarzy, czy mam satysfakcję, panie ministrze, bo to ja pierwsza przyjechałam z problemami EWUŚ-a od ponad roku. Odpowiem, nie mam satysfakcji, tylko powiem, że to jest zadanie, które gdzieś tam było do zrobienia. Dane, które od roku składaliśmy, że są złe, no niestety się potwierdziły. Natomiast ja dzisiaj przyjechałam, to jest pierwsza sprawa, także EWUŚ to jest jedna para kaloszy po roku, taka, a nie inna państwa decyzja. Myślę, że to jest kwestia rozmów i pracy dalej. Natomiast przyjechałam tu zupełnie po coś innego. To, co częściowo już brzmi, jest święta, są czas, kiedy pewne rzeczy trzeba podsumować. Po pierwsze, niezależnie, ja nie jestem żadnej partii, żeby była jasność, ale uważam, że polski system ochrony zdrowia faktycznie jest na zakręcie, ale w tej chwili polscy pacjenci są leczeni. Pierwszy raz od bardzo dawna i chcę to podkreślić, że to nie było łatwe, bo mieliśmy problemy od właściwie przez cały rok, ale pierwszy raz od kilku lat mamy umowy w POZ-cie w grudniu. Tak, panie ministrze, ja mam odwagę powiedzieć to, co mi się nie podoba i pan minister wie, ale też muszę obiektywnie powiedzieć, jak jest. To POZ zawsze był tym problemem 2-3 stycznia i co będzie? W tym roku mogę państwu powiedzieć, że POZ po bojach, interwencjach ministra i nie tylko udało się zakontraktować. Nie powiem, że jest dobrze, dlatego że tak jak było powiedziane na konwencji, tak jak pan mówią tutaj wszyscy państwo, mamy ogrom spraw do załatwienia. Brakuje personelu, brakuje środków finansowych, zgadzam się z panem posłem Millerem, trzeba o tym mówić, na ile nas stać, w jakim zakresie nas stać i co z tymi świadczeniami zrobić, gdzie powinny być kolejki, a gdzie ich nie powinno być. Jak system poprawić? Ja dzisiaj tu przyjechałam po to, co zrobić, żeby było lepiej. I mój apel, bo obiecałam panu przewodniczącemu, że krótko, mój apel na końcu jest jeden. Szanowni państwo, apeluję o to 10 lat, jak jeżdżę po tej instytucji. Ochrona zdrowia powinna mieć tylko jeden kierunek polityczny. Polityka zdrowotna. I apeluję o zespół ponad podziałami, o to, żebyśmy usiedli przy normalnym stole i żebyśmy rozmawiali, jak naprawić. Ja od 10 lat zgłaszam ten akces, a już czasu, kiedy tutaj u państwa jestem, za każdym razem. Usiądźmy, powiedzmy, co trzeba naprawić, jak trzeba naprawić. Nie straszmy polskich obywateli, ale powiedzmy im, co się im należy, ile im się należy, ile mają płacić, za co mają płacić i gdzie mają czekać. To jest ten apel. Podstawowa opieka zdrowotna, potrzeba przemian. I bardzo ważne, pani poseł, ile i w jakim okresie jest okres oczekiwania i na co? Na pewno nie w podstawowej opiece zdrowotnej, bo tam kolejek, jeżeli są, to są patologią, natomiast co do innych świadczeń trzeba ten okres wskazać. I dlatego podstawowa opieka zdrowotna, myślę, że to jest ten temat, o którym będziemy, panie ministrze, rozmawiać, a ja do wszystkich państwa apeluję naprawdę, ponadpolityczne podejście do zdrowia. Usiądźmy, rozmawiajmy, bo ono jest najważniejsze i byt naszych Polaków. Kończąc, wszystkim dużo, dużo zdrowia na święta i myślę do przemyślenia naszą politykę zdrowotną, nie partyjną, a zdrowotną. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Dziękuję. Pani prezes, myślę, że nie musi pani apelować. Zna chociażby pani moje zapatrywanie. Zawsze byliśmy otwarci, jeżeli chodzi o dyskusję na temat problemów zdrowotnych Polaków, na temat problemów pacjentów, ale pamiętajmy też, bądźmy precyzyjni, ogląda nas pewnie wiele osób, nie wszyscy rozumieją te meandry systemu. Pani kontraktowała świadczenia zdrowotne dla POZ-u w Narodowym Funduszu Zdrowia, a nie w Ministerstwie Zdrowia. Minister owszem odpowiada za ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej, za jakieś zmiany. Zapowiedział, że taka ustawa będzie w przyszłym roku, natomiast kontraktowała pani nie u ministra, tylko u pani prezes, mówiąc pewnym skrótem. Bardzo proszę, pan prezes Mondrala. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, Andrzej Mondrala reprezentuję pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej i parę lat tutaj nie byłem i z przyjemnością znowu spoglądam na twarze znajome. Sprowokowała mnie oczywiście sytuacja, która dzisiaj jest związana z opuszczeniem stanowiska przez panią prezes. Nie chciałbym oceniać dzisiaj, bo bardzo dużo padło słów. Bardzo wiele dobrego zrobiła pani prezes, ale ostatnio zrobiła nam rzeczywiście dość duży problem, bowiem reprezentuje też środowisko okulistów. W pewnym momencie chciało obniżyć nam wartość zaćmy o 36%. Każdy, kto był dyrektorem szpitala, ordynatorem albo menedżerem, wie, co to znaczy za tą samą procedurę dostać mniej o 36%. Dlatego chciałem dzisiaj po wczorajszych rozmowach i o tym za chwilę serdecznie podziękować zarówno panu ministrowi, a przede wszystkim pani wiceprezes Kłos, bo jeszcze wczoraj rzutem na taśmę, po bardzo rozsądnych rozmowach udało nam się tą sytuację zmienić i mamy tylko minus 18%. Będzie więcej pacjentów, ale będą to pacjenci zadowoleni, z dobrymi soczewkami i na pewno odpowiedzialność za to bierzemy pełną. Oczywiście jest to ratunek, odratowanie tej sytuacji, która nam groziła, ale to jest bardzo dobry element. I druga sprawa, króciutka. Nawiązując do tego, co opowiedziała moja koleżanka Bożena Janicka i poparł ją pan przewodniczący. Szanowni państwo, w tym miesiącu przedłożyliśmy panu ministrowi projekt grupy, która nazywa się Akademia Zdrowia 2030, gdzie 18 osób przez okres kilku miesięcy zastanawiało się, jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia właśnie do roku 2030. I tutaj chciałbym serdecznie zaapelować do państwa, do posłów Komisji Zdrowia, posłów związanych z naszym Senatem o debatę. My chętnie przedstawimy państwu, nawet dzisiaj jestem gotowy, jeżeli otrzymam wizytówki państwa, chętnie przesłać do poczytania nasz dokument. Będziemy, tak jak uzgodniliśmy przed chwilą, spotykać się też z naszymi koleżankami ze związków zawodowych i im zaprezentujemy to, spotykaliśmy się z marszałkami. Jest to owoc pracy 18 ludzi, którzy znają ten system i to jest może ich nasz problem, ale chyba wiemy, co zrobić, żeby zmienić tą sytuację. Dlatego też bardzo serdecznie proszę pana przewodniczącego o umożliwienie nam już w styczniu, bo czas biegnie, abyśmy mogli przedstawić ten dokument. I na koniec pozwólcie państwo, rzadko tutaj bywałem, ale obiecuję poprawę. W imieniu prezydenta Andrzeja Malinowskiego i całej grupy pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej proszę przyjąć najlepsze życzenia dobrych, zdrowych świąt, odpoczynku, które nam się wszystkim należy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo za te życzenia. Jeszcze mamy jedno zgłoszenie, jeżeli chodzi o gości. Bardzo proszę i proszę przedstawić się do mikrofonu. Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Lucyna Dargiewicz. Czuję się wywołana do głosu. Nie będę długo mówiła, nie będę mówiła politycznie. Odniosę się do dwóch segmentów w ochronie zdrowia. Do POZ-ów i do szpitali. W szpitalach normy zatrudnienia. Co z normami zatrudnienia? Upominamy się o te normy od pewnego czasu. Normy zatrudnienia to jest bezpieczeństwo zarówno pacjenta, o czym na tej sali bardzo dużo się mówiło, jak również bezpieczeństwo pracownika ochrony zdrowia, konkretnie pielęgniarki.
Natomiast POZ to jest opieka długoterminowa. Reforma po to, żeby pacjent był tańszy, żeby koszty hotelowe zostawić w domu, żeby pacjentem opiekować się w domu. Kto ma się tym pacjentem opiekować, kiedy zmniejsza się stawki w opiece długoterminowej, które są i tak nieopłacalne? Przywołał pan, panie ministrze, bardzo taką sytuację dla pielęgniarstwa wymowną. Kiedy to nam było źle, kiedy nas zamykano, ale był to ostatni okres, kiedy pielęgniarstwo dostało jakiekolwiek środki na to, żeby mogło funkcjonować. Były to pieniądze dla pielęgniarek. Nic nie robi się w tej chwili dla środowiska, które się starzeje. Za 5 lat odejdziemy, nie ma wymiany pokoleniowej. Jak wygląda promocja zawodu? My się chcemy opiekować naszymi pacjentami, a pacjenci to my wszyscy. Natomiast nie mamy do tego jakichś warunków stworzonych. Chciałam zapytać też, panie ministrze, zaprosiliśmy państwa, prezydium Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 8 na spotkanie. Chcemy tam rozmawiać merytorycznie o normach zatrudnienia. Chciałam się zapytać, czy pan minister znajdzie dla nas czas i będzie mógł się z nami spotkać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za głos. Życzę państwu wesołych, zdrowych świąt i życzę spokoju takiego o swoich bliskich, o swoich rodziców. Mam nadzieję, że pielęgniarki w tym kraju będą mogły funkcjonować. Wspomniany tutaj artykuł 68 Konstytucji nakłada obowiązek na nas taki, żebyśmy się troszczyli o swoich obywateli, bo trudno sobie wyobrażać mocny, silny kraj z biednymi ludźmi, którzy nie są w stanie dostać się do lekarza i którym nikt nie jest w stanie pomóc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos panu ministrowi, pani poseł Zalewska się zgłasza, ale bardzo proszę, naprawdę nie chcę otwierać drugiej tury pytań posłów. Dwa zdania i oddajemy głos panu ministrowi. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Rzeczywiście dwa zdania, dlatego że w przestrzeni publicznej zafunkcjonowało takie zdanie, że zwiększyła się dostępność do specjalistów, dlatego że było o 400 000 więcej świadczeń. Jest to nieprawdziwa informacja, jeżeli realnie popatrzymy, z czego zwiększyła się owa w cudzysłowie dostępność. Otóż Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Zdrowia zdecydowali, że pacjent, który od 20 lat jest cukrzykiem, jeszcze raz musi się udać do diabetologa po to, żeby swojemu podstawowemu lekarzowi, skracam oczywiście, przedstawić owo zaświadczenie, żeby było w dokumentacji, ponieważ lekarz nie miał prawa wypisać mu insuliny ani pasków. Musiał, leczony od 20 lat na osteoporozę, musiał udać się na specjalistyczne badania. Większość z tego zrezygnowała, bo z reguły nie są one dostępne. Płaci 100% za leki na osteoporozę. Jak brał leki kardiologiczne, musiał jeszcze raz ustawić się w kolejce do kardiologa. Więc to są te zwiększone świadczenia specjalistyczne. Kropki, była to rzeczywiście poseł, procedura powszechna w tym roku. I ostatnie zdanie. Panie, do pana przedstawiciela pracodawców, który reprezentuje również okulistów, minus 18%, oczywiście to jest lepiej niż minus 30%, ale to są gorsze leki i gorsze soczewki, bo tak informują mnie wszyscy ordynatorzy okulistyki. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, oddaję panu głos. Mam tylko prośbę do pana. Zaczął pan tak dość konfrontacyjnie. Ja jednak proponuję, aby pan starał się merytorycznie odpowiadać, odkładając te kwestie konfrontacyjne. To będzie lepiej, myślę, dla tej komisji, dla wniosków z niej płynących. Proszę bardzo, panie przewodniczący, ministrze. Pana słowa są zawsze dla mnie najważniejsze. Szkoda, że pan tego swoim posłom nie proponował, ale drodzy państwo, no, na wstępie no, muszę przeprosić pana senatora Piechę, bo chyba popsułem mu plany, bo bym zadał pytanie właśnie o tego oskarżeń. Ale ja prosiłem, panie ministrze, tak? Ja prosiłem. Panie przewodniczący, czy pan będzie mi przerywał? Próbował czmychnąć tam tylnymi drzwiami, ale światła kamer go zatrzymały, ale patrzę, poseł Joński też, lider, guru SLD, gdzieś udało mu się czmychnąć bokiem. Poszukiwana, poseł Joński, marszałek Karczewski, tyle pytań miał, nie chcę usłyszeć odpowiedzi, brakuje go, rozumiem, pośpiech. Przystępuję do odpowiedzi, więc przedstawiciele, posłowie SLD, no to o faktach, panowie. O faktach? Tak. Bardzo proszę. 7 razy zmieniony minister zdrowia, 6 razy zmieniony szef NFZ-u w czasie waszych rządów. 6 razy.
wymienić nazwiska? Proszę bardzo. Aleksander Nauman, Maciej Tokarczyk, Krzysztof Panas, Lesław Abramowicz, Marek Lejk, Jerzy Miller. To wasze osiągnięcia. 6 prezesów NFZ-u w ciągu jednej kadencji. Przypomnieć panu senatorowi Piesze zamierzam całą bardzo skomplikowaną drogę dotarcia do ucha premiera Marcinkiewicza, jak postanowił usunąć wbrew ministrowi Rylidze prezesa Millera. Jak próbował przekonywał, nawet postawił wniosek do Rady Funduszy, ale niestety upadł ten wniosek. Nie udało się. To wtedy co? Ja panu przypominam, że w innej sprawie się spotkaliśmy, panie ministrze. Ja panu przypominam, były konkretne pytania. Ja rozumiem, że być może nie ma odpowiedzi na te pytania, ale to wtedy lepiej nie traćmy czasu. Niech pan sobie zostawi te wycieczki personalne. Panie przewodniczący, ja z cierpliwością wysłuchiwałem głosu pana kolegów. Ale to posłowie są od oceny pana ministra. Ja prowadzę komisję, bardzo proszę. Ja cierpliwie wysłuchiwałem, słuchiwałem się naprawdę w te merytoryczne argumenty. Było o karpiu, było o pierogach. Teraz chcę się do tego odnieść. W związku z tym przypomnę wtedy, kiedy PiS... O pierogach to pana kolega mówił, partyjny. Przypomnę, kiedy PiS przejmował władzę w NFZ-cie, nie mogąc sobie poradzić, poselski projekt ustawy o tym, żeby szybko zmienić przepisy, żeby premier mógł zmienić szefa NFZ-u. Zapomnieliśmy. Też z tego miejsca muszę przy całej mojej prywatnej, autentycznej sympatii dla pani prezes Pachciarz wyrazić tak wyrazy współczucia, bo myślę, że nie spodziewała się, że wpadnie tak szybko w ręce PiS-u. Z tego, co wiem, nie miała takich zamiarów. Możemy porozmawiać o bardzo wielu rzeczach, ale powiedzmy o sprawach podstawowych. Jak zwykle grudzień, jak zwykle próba straszenia pacjentów, więc ja pacjentów uspokoję. Szpitale mają zaneksowane umowy, POZ-y podpisane umowy i przychodnie będą pracowały od 1 stycznia. Ja wiem, panie przewodniczący, że PiS nie może sobie z tym poradzić. Nie może znieść tego, że mimo wielu trudności, mimo braku środków finansowych, ten system w tej chwili chodzi tak, że nie mamy protestów, że szpitale się otwierają, nikt nikogo nie zamyka w kancelarii premiera i nikt nikogo w kamasze nie wsadza. Dlatego, że my przeprowadzamy zmiany w sposób cywilizowany. Pana to boli, że ja tak zwyczajnie po prostu po posiedzeniu rządu złożyłem do pana premiera wniosek. Zgodnie z procedurą, w dzień, w świetle przepisów, zwróciliśmy się do Rady Funduszu o opinię, wysłuchaliśmy tej opinii i w zgodzie z przepisami podjęliśmy tę decyzję. Wam się to po prostu w głowie nie mieści, bo wy musicie robić zamach na kogoś. Właśnie żyjecie taką teorią, że jeżeli ktoś przestaje z kimś współpracować, to musi być zamach. Ja w sumie, tak po lekarsku, to ja to rozumiem. Nawet umiem to po lekarsku nazwać, ale nie zrobię tego. Jeśli państwo pytacie, co zrobimy, to co zapowiadałem. Proponuję panu przewodniczącemu, żeby przyspieszył pracę Komisji Zdrowia nad ustawą o pediatrze i internistie POZ. To już zmieni system kolejkowy. To będzie tak, że rodzic będzie miał prawo i ta ustawa jest dokładnie w pracach parlamentarnych. To będzie tak, że pacjent będzie miał prawo podjąć decyzję, czy chce, żeby jego dziecko było leczone przez lekarza rodzinnego, któremu być może ufa od wielu, wielu lat i tam może zostać, czy być może chce, aby to dziecko leczył lekarz pediatra. Nikt nikogo do niczego zmuszać nie będzie. Propozycje pacjentom składamy. Tak samo z internistą. Mapy zapotrzebowania zdrowotnego będą robione dokładnie po to, żeby inwestycje w systemie ochrony zdrowia były zaplanowane, żeby marszałek prowadził wspólną politykę zdrowotną ze starostą i z rektorem wyższej uczelni, żeby wspólnie inwestowali w tomografy, rezonansy czy inny bardzo drogi sprzęt medyczny. I chcę, kończąc i znowu zwracając się do pana senatora Piechy, powiedzieć, że ja wsłuchuję się bardzo uważnie w to, co pan senator mówi. Ale proponuję panu senatorowi, kiedyś już pan znalazł w Izbie Wyższej, w Senacie, żeby ważył pan słowa. Dlatego, że kiedy jesteśmy w czasie obrad Komisji Zdrowia, wsłuchują się w ten głos także pacjenci. I powiem panu szczerze, pan życzy, żeby ktoś nad moją głową zapalił jakiś płomień za 3 miesiące. Ja panu w zamian daję takie światełko pokoju. I niech pan waży słowa, bo kultura i poziom muszą być zachowane na każdym poziomie debaty politycznej. Ja nie chcę się do pana odnosić personalnie. Ja często z panem rozmawiam,
Ale tak po ludzku i zwyczajnie życzę panu spokojnych i zdrowych świąt i pana rodzinie także. I nie będę zapalał żadnych światełek czy płomienia nad pana głową. Zaś wszystkim tym posłom, którzy dzisiaj poruszyli sprawy pewnego prywatnego podmiotu, to chcę państwa poinformować, że będąc posłem państwo nie możecie, nie wolno wam tego robić, występować w interesie, w interesie pojedynczych podmiotów prywatnych. Tego po prostu robić nie wolno. Być może tego nie wiecie, ale warto zachować zasady równowagi w zabieranym głosie. Cieszę się też bardzo, że PiS zmienił poglądy, że wreszcie dostrzegł to, że musi też funkcjonować prywatny sektor ochrony zdrowia. Musi funkcjonować i publiczny, i prywatny. Tylko ta granica musi być bardzo wyraźnie opisana. Ona musi być bardzo wyraźnie zaznaczona. Przy tym styku środków publicznych, inwestorów prywatnych i medycyny publicznej, naszej wspólnej. Panie Przewodniczący, kończąc, chciałbym złożyć wszystkim państwu, posłankom, posłom, senatorom, najlepsze życzenia panu przewodniczącemu też w szczególności, dlatego że dużo trudu musiał włożyć w to, żeby dzisiaj posłów z dnia na dzień przywieźć do Sejmu, żeby podyskutować o systemie ochrony zdrowia. Jak było, tak było, widzieliśmy. Ja bym to określił tak, panie przewodniczący. Czysta polityka. To pan uprawia. Państwu życzę wszystkiego dobrego, zaś pacjentów po raz kolejny mogę uspokoić. Szpitale zakontraktowane, przychodnie otwarte 1 stycznia nie odczują tego, co odczuwały zarządów PiS-u i SLD, czyli dyskusji o tym, kiedy i kto otworzy przychodnie. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, ale przepraszam bardzo, ja prowadzę obrady. Panie ministrze, no cóż, powiem tak, niestety zbyt wiele pan nie miał do powiedzenia. Bardzo mi przykro. Skoncentrował się pan na aspekcie politycznym, a nie na kwestiach merytorycznych, mimo że ja o to pana bardzo prosiłem. Pana wybór, pana decyzja. Natomiast po pierwsze, no musi pan przyjąć do wiadomości, może pan tego nie wie. Rzeczywiście, że jeżeli chodzi o ustawę, o której pan wspomniał, dotyczącą podstawowej opieki zdrowotnej, to kieruje tą podkomisją, bo ustawa została skierowana do podkomisji, członek Platformy Obywatelskiej. Proszę ten apel kierować do tej osoby i odnośnie tempa prac podkomisji. To po pierwsze. Jeżeli chodzi o sieć szpitali, to panie ministrze, miód na moje serce. Pan zresztą rzeczywiście głosował kiedyś razem z PiS-em za tą ustawą, kiedy myśmy ją złożyli ponad sześć lat temu w Sejmie. Kiedy to był jeszcze projekt pana ministra religii. Rzeczywiście głosował pan wtedy razem z nami, ale później cisza, 6 lat ciszy. Jeżeli pan deklaruje, że chcecie się tym zająć, to bardzo dobrze. Wreszcie, panie ministrze, proszę pamiętać o pewnym stylu. Stylu zwalniania ludzi. To, co pan zrobił, chociażby jeżeli chodzi o panią prezes Pachciarz. Tu paru posłów mówiło o tym, że można to było zrobić w innym stylu. Pani prezes była nawet gotowa sama się podjąć do dymisji, ale to pana wybór, w jaki sposób pan rozstaje się z swoimi współpracownikami. Podkreślam, nie z pierwszą panią prezes, ma pan również sprawę sądową, chociażby z panem wiceministrem Włodarczykiem. I wreszcie na koniec przypominam panu, że są pewne kompetencje Sejmu. To Sejm, panie ministrze, ocenia pana, ocenia rząd, to my mamy prawo wiedzieć i podejmować pewne decyzje w oparciu o wiedzę, którą nam pan przekazuje. I wreszcie to pan, jak sam powiedział w wywiadzie, nadzoruje ochronę zdrowia. Tylko proszę pamiętać o jednym, że jeżeli w ten sposób to pan tę sprawę traktuje, to proszę nam powiedzieć, w którym miejscu pani prezes złamała ustawę, w którym miejscu wykazała się niekompetencją, składając wniosek do sądu administracyjnego, występując w sprawie należnych jej pieniędzy. I czy pan będzie teraz próbował wymóc na nowym prezesie wycofanie tego wniosku? Chcę panu przypomnieć, że nie jest to działanie na rzecz pacjentów. Pacjentom ten 1 mld zł nie tylko się należy, ale jest im po prostu potrzebny. To tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na pana wystąpienie. Mieliśmy jeszcze pytania do pana prezesa, czy do pani prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Bardzo rozumiem, że pan chce się do tego odnieść, oby merytorycznie. Przepraszam, ja w sprawie formalnej, panie przewodniczący. Ale za momencik, tak? Bo mamy odpowiedź na pytanie jeszcze. Panie przewodniczący, ja chciałem
tylko powiedzieć tyle, że dzisiaj jesteśmy w trakcie zmian w NFZ-cie, a te zmiany muszą być wprowadzone w taki sposób, żeby pacjent odczuwał je w sposób, no, odczuwał je w sposób możliwie najmniej dotkliwy. Zaś jeśli pan próbuje opiniować to, w jaki sposób zgodnie z prawem i procedurą dokonuje się zmian, ja to szanuję, wsłuchuję się w głos i liczę na to, że w przyszłości będzie pan interesował się tymi sprawami przed, a nie po fakcie. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, jeżeli pan będzie gościem na komisjach zdrowia, to będzie okazja na wymianę poglądów. Bardzo proszę, nie wiem, czy pani prezes, czy pan prezes odpowie na pytania. Bardzo proszę, pan prezes Pakulski. Na początek w kwestii formalnej chciałem powiedzieć, że w chwili obecnej, w tym momencie występuję tutaj jako wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z powyższym nie zamierzam komentować w chwili obecnej, ani w przyszłości oceniać prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia. Co do pani poseł Zalewskiej, chciałbym powiedzieć, że dostępność doświadczeń w zakresie specjalistyki się zwiększyła. 400 tysięcy osób uzyskało dodatkowo świadczenia. Zapis, o którym regulacja prawna, o której mówi pani poseł, dotyczy ogólnych warunków umów i mówi ona jedynie o tym, że lekarz specjalista co najmniej raz do roku informuje swojego lekarza POZ o przebiegu leczenia. Zapis ten był umieszczony na wniosek pracodawców i świadczeniodawców. Co do informacji przekazanej, że NFZ obniża finansowanie świadczeń w opiece długoterminowej, pielęgniarskiej, jest to nieprawdziwa informacja. NFZ nie zmniejszył wydatków w tym rodzaju świadczeń. NFZ w roku bieżącym nie obniżył wyceny świadczeń. Jesteśmy w trakcie uzgodnień dotyczących sposobu finansowania w taki sposób, żeby to finansowanie było bardziej celowe. Co do ewentualnych jeszcze informacji szczegółowych, albo pani wiceprezes w chwili obecnej, albo na piśmie takie przedstawimy informacje finansowe. Może na piśmie, bo to będzie bardziej precyzyjnie. Jeszcze coś? To wszystko, tak? Bardzo proszę, pani poseł Zalewska zgłaszała się z wnioskiem. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, ja wniosek formalny rzeczywiście zmierzający do tego, żeby pan minister, który nie odpowiedział na żadne pytanie, odpowiedział na kilkadziesiąt pytań, które tutaj padło, pisemnie. I żeby dopilnował, żeby rzeczywiście te pytania, odpowiedzi zostały przesłane, dlatego że nie zdarza się, aby ministerstwo na prośby posłów o odpowiedź pisemną w jakikolwiek sposób odpowiadał czy reagował. Natomiast tak jak we wszystkim mylił się i mówił nieprawdę pan minister zdrowia, chcę panu ministrowi przypomnieć, że podmiot prywatny finansowany ze środków publicznych podlega jak najbardziej kontroli publicznej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja popieram ten wniosek. Myślę, widzę zgodę. Panie ministrze, w takim razie zakreślam termin do następnego posiedzenia Sejmu. Otrzymacie państwo stenogram z komisji i wtedy, rozumiem, będzie odpowiedź na te pytania. Jeżeli to wszystko, nie ma więcej pytań i spraw, to dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie komisji.